To nie wierzę. Ja musiałem kliknąć po prostu na górze po prawej stronie, chyba rozpocznij transmisję. Taki wielki przycisk. Dobra. Okej. Super, po prostu geniusz ze mnie. Wielki napis, no ale niebieski. Jakby był czerwony, to bym jeszcze wiedział, że trzeba w niego kliknąć, a tak to jest niebieski i 20 minut gadałem bez sensu. Znaczy, nie bez sensu, ale do siebie. Także wrócimy do początku. Bardzo was przepraszam. Dzięki w ogóle MCio za informację. Witam ciebie. Chyba to jeszcze cię nie widziałem wcześniej na live'ie. Także dobra, no na przyszłość będę wiedział, jak zwykle człowiek mądrzejszy, nie? Dobra, to tak. Witam serdecznie na dzisiejszym live'ie. Niestety spóźnił się o kilka minut, dokładnie 30. Także no witam. Przyspieszymy trochę. Okej, co dzisiaj mamy w agendzie? Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to spróbować sobie uruchomić podstawowy program jakimś na STM-ie 32F103, akurat tutaj na tej mniejszej płytce. A druga rzecz, którą chciałbym dzisiaj poruszyć, w ramach jeszcze w sumie tego uruchomienia, pobawić się bitbandingiem. Co to jest bitbanding? Przypadkiem natrafiłem w dokumentacji, czytając właśnie sobie dokumentację od Cortexa M3, akurat od mikrokontrolera STM32F1, i okazuje się, że jest tam coś takiego jak właśnie bitbanding. I co nam to daje? Tak jak tu napisane jest dokładnie. Region bitband mapuje każde słowo w pamięci na inny obszar aliasowy, w którym jeden bit tego pierwszego słowa jest całym słowem w tamtym adresie. Co nam to daje? Jeżeli chcemy operować na bitach, nie musimy używać operacji logicznych przesunięcia, endowania i tak dalej, tylko możemy używać do tego hardware'u, czyli pisać po prostu w inny obszar pamięci, a sprzęt już sam za nas zrobi wypełnienie całego słowa poszczególnymi bitami. Wygląda to bardzo fajnie. No i do czego to się może przydać? Miałem taką sytuację, właśnie wykonując wyświetlacz matrycowy, taki LED-owy na. Znaczy, wykonując oprogramowanie do wyświetlacza matrycowego, LED-owego, który był zbudowany na diodach WS2812, czyli taka matryca 16x16 diod. Zresztą mogę pokazać, o co chodzi. Matryca LED WS2812. O, coś takiego dokładnie. Takie coś. Nie chcę reklamować, no ale akurat Botland to ma w ofercie. Ja od nich kupiłem cztery takie matryce. Trzeba uważać, bo bywają różne, w sensie różne jasności. No i właśnie, i tutaj jak działa taka matryca? Tutaj są w szeregu podłączone te wszystkie diody. Diody WS2812, jakby ktoś tam nie wiedział, no to są takie diody, które. Każda jedna ma sterownik PWM w sobie, więc my cyfrowo ją sterując taką diodę, podajemy jej wartości PWM dla każdego koloru, czerwonego, niebieskiego i zielonego, RGB, a już sama dioda ma swój kontroler, który reguluje jasnością świecenia każdej diody. Takie diody mają tą właściwość, że każda ma wejście i ma wyjście, więc łącząc szeregowo takie diody, jesteśmy w stanie sterować wszystkimi. Jak się tym steruje? To działa w ten sposób, że podajemy wartość świecenia dla pierwszej diody i dla drugiej. Znaczy dla pierwszej i dla kolejnych. Pierwsza dioda zabiera swoją część, a resztę przekazuje dalej. Druga dioda zabiera swoją część, i resztę przekazuje dalej. Co nam to daje? No tak naprawdę na jednej linii możemy sterować no, dużym wyświetlaczem. No jest kilka minusów tego. Po pierwsze, nie mamy sprzętowej obsługi takiego sposobu, takiej magistrali w STM-ach, więc można to robić programowo, a można wspomagać się nieco hardwarem, o czym za chwilę. No ale daje nam to tyle, że jednym pinem jesteśmy w stanie sterować naprawdę potężną ilością tych diod. Wykonywałem jakieś testy, można sobie to oczywiście policzyć, ale cztery takie wyświetlacze, czyli dokładnie 32 na 32 diody. Otwórzmy sobie kalkulator, bo to można sobie tu policzyć, to mamy tak. No, oczywiście zanim się załaduje, to Windows musi pomyśleć. Serio? O, jest. I dziewiątka, nie na pokładzie, a tak długo myśli. Więc tak, mamy 32 diody razy 32 diody, co daje nam 1024 punkty, każdy po 24 bity. Bo każda dioda, o ile pamiętam,
Ma 24 bity, ale sprawdźmy sobie WS2812 datasheet. Bo możliwe, że tam jest jakiś inny protokół, już teraz zapomniałem, dlatego sobie sprawdźmy. Tutaj mamy kod. Tak, 24 bity. 8 kolorów niebieskiego, 8 czerwonego i 8 zielonego. I tutaj mamy podany przykład, jak się takie diody łączy, nie? To jest taka dygresja, w sumie tylko. No w każdym razie, żeby sterować tym wyświetlaczem, to mamy tak. 32 diody razy 32 diody razy 24 bity na każdą diodę i my musimy te 24,5 tysiąca bitów przesłać, wcześniej wyłuskać z obrazu, który chcemy przesłać. I to jeszcze fajnie, żeby to się działo, nie wiem, no powiedzmy 30 razy na sekundę, czyli jeszcze razy 30. I wchodzi na to, że musimy 737 tysięcy razy wykonać operację bitową na jakimś obrazie, na jakimś mapie bitowej, żeby wyciągnąć te poszczególne bity i je wysłać. Wysyłanie tego hardware'owo to już jest inna para kaloszy, bo to można robić za pomocą na przykład UART-u. Nie będziemy teraz w to wchodzić, może tam kiedy indziej. W każdym razie, no to jest coś, co wykonujemy tyle razy na sekundę i jeżeli użyjemy takiego bitband regionu, no to mogłoby się to znacznie ułatwić. Nawet kosztem zajętości pamięci, nie? No bo wiadomo, że zawsze to jest w programowaniu mikrokontrolerów, zawsze to jest jakiś kompromis pomiędzy zajętością pamięci a szybkością działania. Zazwyczaj. Czasami jest to kwestia optymalizacji algorytmu, ale jednak zazwyczaj musimy coś za coś, tak? Czyli jeżeli chcemy, żeby coś szybko działało, musimy poświęcić więcej pamięci. Jakieś lookup table na przykład wypełniać to w wolnym czasie, a w przerwaniu bardzo szybko musimy przygotowywać te dane. Ok, ale to tylko dygresja, bo właśnie my chcemy przejść do tego, żeby sobie taki bitband region uruchomić. Przeczytajmy dalej, co tutaj mamy napisane. Ok, od adresu takiego to jest SRAM bitband region, czyli to jest obszar pamięci RAM, który w ogóle może podlegać bitbandowi. I do niego mamy przypisany taki alias. Podejrzewam, że jak sobie to policzymy, czyli weźmy sobie tutaj teraz kalkulator programisty, w heksie mamy obszar pamięci od 0 do FFFFF i zróbmy teraz sobie to razy 32. Możemy przejść tutaj na decymalne, wpisać razy 32 i teraz z powrotem na heksalne. To nam wychodzi trochę inaczej, trochę inna liczba. Dlaczego tak? Bitband region, write operations performed, teraz modify write. Ciekawe. Aha, dobra, bo minus 22 jeszcze. Czyli tak naprawdę 23 FF, FFFF, odjąć 22 w ten sposób, nie? No, i to chyba się zgadza. Przez 32. Tak, dokładnie to się zgadza, nie? Czyli każdy jeden bit z tego regionu, inaczej, każde jedno słowo 32-bitowe z tego regionu jest rozbite na 32 słowa 32-bitowe w tym regionie. I z tego, co dalej tutaj widzimy, to jest tutaj opisane, to tak naprawdę tylko w tym regionie aliasu tylko najmłodszy bit ma znaczenie, czyli zapisując jakąś wartość pod ten obszar aliasowy, procesor bierze pod uwagę tylko najmłodszy bit i jego wartość wpisuje pod bit w tym regionie podstawowym, nie? Czyli w tym regionie bitband. W drugą stronę to działa tak, że jeżeli mamy na przykład wpisaną zmienną, otwórzmy sobie ten kalkulator, jeżeli mamy na przykład zmienną, nie wiem, ABCD, no to ona binarnie wygląda w ten sposób. No więc w tym regionie aliasowym ten jeden bit będzie zajmował 32 bity, a ważna będzie tylko wartość tego najmłodszego bitu, który tam odczytamy. I z tego, co tutaj widać, zawsze to będzie wyglądać w ten sposób. 0 będzie, jeżeli w tym podstawowym regionie na pozycji danego bitu to było 0, a 1, jeżeli to będzie 1. OK. Tutaj dalej mamy Memory Endianess, czyli tak naprawdę nas to tutaj niespecjalnie już będzie interesować. No dobra, to co? Myślę, że można spróbować odpalić jakiś podstawowy program. Podstawowy program i my sobie go w takim razie wygenerujemy w cubie. Tutaj mam cuba. Powiększę go do pełnego widoku live'a.
Ej, i spróbujmy sobie w takim razie przygotować nowy projekt. Nowy projekt. Nie będziemy tutaj konfigurować tej płytki. Chociaż może. Możemy wybrać płytkę w sumie. Nucleo. Skoro mamy ją, to F103. Tak jest, jest Nucleo. Tak, czy chcemy zainicjalizować wszystkie peryferia? Nie, nie chcemy. Nie będziemy używać żadnych peryferiów, więc przygotujemy sobie prosty program. O, mamy podpięty od razu push button. Tutaj jest TMS, TCK, czy to jest do debugera. Fajnie, to się przydaje. O tym często się zapomina przy zakładaniu projektu i potem zdziwienie, że debugger nie działa. Okej, LED drugi i button, czyli to, co nam się może przydać. No dobra, my tak naprawdę to tutaj nic nie potrzebujemy skonfigurować. Jedyne, co sobie przestawimy, prędkość procesora też dla nas, prędkość zegara też nie ma dla nas znaczenia. Jedyne, co sobie zmienimy, to Project SM32 Speedband. Test. Ok, i tak naprawdę to chyba tutaj by trzeba wpisać to samo. A dobra, nie otworzyłem tego folderu. Ciekawe, czy poradzi sobie z tym. Czy sobie nie poradził, bo się wręcz zawiesił. Bardzo fajnie. Kochamy to narzędzie, kochamy. Dobra, wiecie co? Ja to muszę uruchomić jeszcze. O, dobra, nie, już jest ok. Chyba tego nie trzeba. Dobra, niech se tak będzie. Najwyżej będzie jeden folder więcej. Nigdy nie wiem, jak on tutaj to generuje. Tak, Application Structure Advanced i tak, wybieramy sobie Makefile'a, bo będziemy sobie to uruchamiać pod Visual Studio Code. Ja jakoś tego Eclipse'a się oduczyłem i jakoś mi go nie brakuje. Okej, i to, co jeszcze tutaj sobie zawsze zaznaczam. Oczywiście, no tak, kliknąłem, on musi sobie pomyśleć. Nie wiem, dlaczego to tak wolno działa. Sprawdzę, jak to wygląda obciążenie. No nie, no przecież jest tutaj pamięci trochę, to z przesady. Ok. Coś tu się rozjechało. Tak, ja lubię na przykład sobie zaznaczyć tą opcję. Generate peripheral initialization as pair of CH files per peripheral. To jest bardzo fajne, wtedy nie mamy w projekcie pochowanych gdzieś tych driverów, tylko normalnie mamy na przykład i kwadrat c.c, i kwadrat c.h, i tam, czy i 2c oczywiście, i tam mamy wszystko, co dotyczy konkretnego peryferium. To tam już reszta nas w tym momencie nie interesuje. Ok. I zrobimy generację kodu. Nie mówcie, że to też go zawiesza. Dobrze, że za chwilę przejdziemy do tego Visual Studio Code, bo tutaj to normalnie. No. Zbieraj się, zbieraj. O, cicho, generuje. Dobra. Tworzymy sobie nowe okno Visual Studio Code. Tak jest, super. I w tym Visual Studio Code tworzymy ten projekt, który sobie przed chwilą utworzyliśmy. Powinno być gdzieś tutaj, project. STM32 i tutaj mieliśmy BitBand. BitBand test, ok. Utworzył folder w folderze, świetnie. Marzyłem właśnie o tym. No dobrze, ale nie ma co narzekać. Wygenerował za nas mnóstwo plików. Nie musimy ręcznie generować, pisać makefile'a, nie musimy jakiegoś CMake'a przygotowywać. Wszystko się wydarzyło automatycznie, więc nie można narzekać na tego Cube'a. Dobrze, że go zrobili, bo my możemy się skupić właśnie na tym BitBand. Peryferium, czy tam tej funkcji bitbandu. Ok, zniknął mi cube, jest już. Pierwsze, co zawsze sobie robię po otwarciu takiego projektu. Aha, powiększę troszeczkę, bo nie wiem, nie każdy ma tutaj jakąś super rozdzielczość tego ekranu. Dobra. Pierwsze, co sobie robię, to próbuję uruchomić debugowanie. Czyli szukam sobie funkcji main. I to, co mówiłem, nie? GPIO, driver od GPIO się wygenerował jako GPIO.c. I tutaj mamy wszystkie te funkcje, które są używane, więc to jest według mnie bardzo fajne. Ale trochę grzejnik, bo mi się tu trochę chłodno zrobiło. Tak, mamy prostą funkcję main. Spróbujemy sobie tu postawić breakpointa i za pomocą rozszerzenia STM32 for VS Code, można bez niego, ale on po prostu bardzo przyspiesza.
Próbujemy sobie zrobić clean build. Tak, on tutaj nie może znaleźć rula, ale sobie poradzi z tym. Nie może znaleźć SVD file. Za chwilę go najwyżej ściągniemy, bo być może on nam się przyda. Okej, i spróbujmy uruchomić debug. Okej, aha, dobra. Mam dwa STM-y podłączone. Ja jednego odłączę, bo akurat tego nie chcemy debugować, więc być może dlatego on się obraził. Mam nadzieję. Target disconnected. No dobra. Sprawdzimy, czy on w ogóle wykrywa nam ten mikrokontroler. Ja nie zawsze mam problem z tym kablem. To jest jedyny kabel mini USB, który w ogóle mam. Tak, tutaj programator jest podłączony. No co? E5V? Chyba tutaj musiał włączyć to. O, być może źródło miałem wybrane jako inne zasilania. Ta płytka była używana wcześniej w jakimś projekcie, w którym była wciśnięta w złącze, więc tam zasilanie było brane z układu. W tym momencie, mam nadzieję, o, ruszyło, super. Świetnie. No i właśnie a propos, jakby ktoś chciał wiedzieć, jak uruchomić pod VS Code'em STM32, chociaż jest już tyle filmików na ten temat i Maciej Gedzica nagrywał o tym już chyba kilkukrotnie. Wystarczy to rozszerzenie i to po prostu działa, nie? Coś, czego nie mamy. Peryferia. O, nawet widać, że te pliki SVD załadował. O co chodzi z tymi plikami SVD? To są właśnie informacje, w którym miejscu w pamięci znajdują się peryferia, nie? Czyli ta cała lista rozwijana tutaj. Tak naprawdę to jest w jakimś pliku XML-owym czy jakimś JSON-owym zdefiniowane. Zresztą możemy sobie go tu otworzyć. Chyba, jeżeli on tutaj jest. Zobaczymy, bo on znikąd go nie bierze, nie? To jest gdzieś tutaj zdefiniowane. Build STM, flash nie, settings, OpenOCD to też nie, tutaj gdzieś powinno być config files, nie, nie ma tego. Ciekawe skąd on to bierze. Może mu ten narzędzie jakoś podtyka ten plik. No w każdym razie tak naprawdę te rzeczy, które tutaj widzimy, to są zdefiniowane w tym pliku SVD. Co się pod danym obszarem pamięci znajduje. Okej. Więc tak, ja myślę, że najprościej to będzie. Możemy to zrobić w ogóle online, nie? Możemy sobie dodać tutaj. O, no zresztą spróbujmy tak zrobić. Bez pisania kodu. Możemy sprawdzić, czy to działa. Możemy dodać do watch jakąś zmienną. I ta zmienna to może być tak naprawdę wpisany adres pamięci. Jak teraz sobie spojrzymy. Tutaj na ten bitband region. Tutaj była gdzieś tutaj. Obszar, nie? Mamy. To mamy. Mamy napisane, że w tym obszarze jest obszar pamięci SRAM, a tutaj gdzieś był podany ten właśnie region bitband. O właśnie, coś takiego. Spróbujmy sobie. Albo inaczej, utworzymy jakąś zmienną, żeby wiedzieć pod jakim adresem ona się znajduje. Czyli utwórzmy sobie jakąś zmienną statyczną. Private define private variables. Niech sobie będzie tutaj. OK. Point 32T. O, tak sobie ją nazwijmy. I przypiszmy jej 0. OK. I zróbmy ją statyczną. To nie ma tutaj znaczenia, oczywiście, czy ona jest statyczna. Ale no. Dla porządku, tak sobie to zrobimy. OK, przerwaliśmy debugowanie. Próbujemy sobie to zbudować, czy to nam się zbuduje. Jeszcze zróbmy ją volatile, może. Żeby wyłączyć optymalizację. Co tu się pojawiło? Chyba nic specjalnego. Żeby nam kompilator jej nie usunął podczas kompilacji. Mam nadzieję, że to wystarczy. Powinno. Dobra, tu sobie wpiszmy temp var. Co się tu pojawi? Zobaczmy, czy ona ma jakąś wartość.
Może nie, może to jednak nie wystarczy. Przypiszmy jej jakąś wartość, nie wiem. Nie, w lupie nie lepiej, ale tutaj na przykład. O, witam, Sierra Echo. Udało ci się dotrzeć dzisiaj. Dobra, to spróbujmy jeszcze raz. On to powinien skompilować i zobaczymy, czy teraz ta zmienna się nam pojawi. O, jest 0, czyli nawet dziwne, że ten static, że ten volatile nawet nic się tutaj nie zmienił, ale okej, okay. Mniejsza z tym. Czyli mamy tą zmienną i ona ma jakiś adres w pamięci. Ten adres my powinniśmy być w stanie zobaczyć nawet tutaj, wpisując coś takiego. I to jest adres tej zmiennej w pamięci. I teraz możemy sobie spróbować w tym miejscu, bo równie dobrze możemy wpisać coś takiego. Wskaźnik i teraz tak, rzutujmy sobie to na uint32. Tak, wskaźnik i tutaj wpiszmy adres tej zmiennej. 0x2000028 i to powinno zadziałać. Mvar, dokładnie. I tutaj mamy jej wartość, czyli jak tutaj zmienimy, można to zmienić set value. 15. O, to zmienia się wszędzie. Przejdźmy dalej, tutaj mamy inicjalizację. Super. No i dobra. Czyli mamy to, co nam... O, no, pozwoliłem sobie zareklamować live'a na twoim kanale. Mam nadzieję, że nie masz mi za złe. Miałem problemy z uruchomieniem, dlatego pisałem, bo wiesz co, przez pół godziny, miałem pół godziny opóźnienia, bo nie wiedziałem, że w YouTubie trzeba kliknąć po prawej stronie na górze rozpocznij transmisję, więc... Pół godziny mi zajęło dotarcie do tego niebieskiego przycisku. Ale fajnie, że jesteś, dzięki. Dobra, czyli teraz tak. Mamy tą zmienną, ona jest pod takim adresem. Otworzymy sobie dokumentację. I według dokumentacji tutaj jest wzór na policzenie adresu tej zmiennej. Weźmy sobie teraz tak. Programisty. I o co tu chodzi? Port access to the SRAM or peripheral bitband alias regions map to a single bit in the SRAM or peripheral bitband region. Dobra, czyli bit number razy 4. Ok. Byte offset. Czyli jeżeli my mamy tą zmienną pod offsetem 28, ale to jest heksadecymalnie. Weźmy sobie to, policzmy. Przeliczmy na decymalną wartość. Swoją drogą. No właśnie, Andrzeju, Sierra Echo, właśnie ja tak miałem dzisiaj, że przez 20 minut zacząłem live'a, zacząłem już o wszystkim opowiadać, co będziemy robić, no i się później okazało, że gadałem do siebie. No i jeszcze szacher macher z jakimiś linkami, bo myślałem, że coś się w YouTubie zacięło, a po prostu trzeba kliknąć na górze ładnie wielki przycisk, znaczy nie taki wielki, ale niebieski przycisk, rozpocznij transmisję, także no człowiek się całe życie uczy i kiedyś musi być jakaś wtopa. Okej, okay, a propos, taka dygresja, dlaczego używam kalkulatora do przeliczania heksów na wartości decymalne, bo przecież to jest proste. Oczywiście, że to nie jest trudne, z tym, że w głowie nie potrafię tego tak zrobić, żeby tak o sobie policzyć. A powiem wam, że słyszałem gdzieś coś takiego, że ktoś na rozmowie o pracę właśnie dostał zadanie, żeby przeliczyć jakiegoś heksa na decymalne. On sobie otworzył kalkulator, wpisał wartość, przeliczył i dostał pracę. No bo w zasadzie tak powinien właśnie zrobić, nie? Powinien używać do tego narzędzia, a nie zastanawiać się i żeby to trwało dłużej. Ma to trwać jak najkrócej, ma to być pewne, a nic pewniejszego nie ma, tak? Kalkulator raczej to dobrze policzy, jak już się włączy, bo dzisiaj pokazał, że chwilę się potrafi włączać. Okej. Okay. No dobra, spróbujmy sobie policzyć wartość w takim razie, policzyć adres, pod którym powinniśmy szukać tej zmiennej. Czyli mamy tak. Byte offset razy 32. U nas offset to jest 40. Sprawdźmy sobie 40. Czyli pomnożyć to razy 32. Ok, 1280. I bit number razy 4. My będziemy mieli zerowy bit. Myślę, że tak będzie najłatwiej. Więc zostawimy sobie to 1280. I teraz bitword address to jest bitband base plus bitword offset. Czyli do tego przełączymy sobie na hex, o 500, ładna wartość. Musimy policzyć
To tutaj, nie? Czyli dodać 22 na początku, czyli dodać 22 00000. OK, czyli pod tym adresem powinniśmy mieć ten bitband region, właśnie ten alias region. Spróbujmy sobie dodać taką zmienną. Point 32T i 0x 22 00000. Oczywiście on sobie nie poradzi i to była taka wartość, tak? 0500 na końcu. Ciekawe, czy to zadziała. Jeden. No niby to działa, nie? I teraz spróbujmy sobie zmienić wartość tego na 0. I się zmieniło. No powiem szczerze, że jestem w szoku. Spróbujmy teraz dodać. Tutaj było bit razy 4, nie? Chyba z tego, co tam widziałem. Trzeba było bit number razy 4. Tak, bo to jest. Bo. No, jest 4-bajtowa zmienna, czyli 32 bity, dlatego razy 4. Więc w takim razie, jak tutaj sobie wpiszemy 504, to powinniśmy, zmieniając, odjąć od tego 2. No, powiem szczerze, że pierwszy raz to uruchomiłem i to działa. No, w sumie, co ma nie działać, nie? Skoro w dokumentacji tak piszą, ale może to być bardzo przydatne. No więc fajnie, fajnie. Udało nam się to zdebugować. Znaczy, udało nam się tego użyć tak naprawdę bez napisania, można powiedzieć, linijki kodu, bo można by było tak naprawdę tej zmiennej nie tworzyć. Prawdopodobnie ta zmienna nie byłaby nigdzie zainicjalizowana w pamięci, nie zajmowałaby nam pamięci RAM, więc nic byśmy nie nadpisali. Moglibyśmy wykorzystać jakiś końcowy obszar pamięci RAM, moglibyśmy równie dobrze spojrzeć do skryptu linkera, gdzie on tak naprawdę to ładuje. Tutaj mamy wpisany obszar pamięci. Znaczy, to nie w skrypcie linkera. Tutaj mamy zdefiniowane, jaki długi jest tak naprawdę obszar pamięci RAM. Widać, że mamy 20 kilobajtów RAMu zdefiniowane. A w pliku map, który się generuje podczas kompilacji, prawdopodobnie, o tutaj, tutaj mamy podane, pod jakim adresem znajduje się dana zmienna. I za jak sobie wyszukamy tutaj tą zmienną test, jak ona się nazywała? Test var? Temp var powinna się ona tutaj znaleźć. Tak, i mamy jej dokładny adres, nie? To taka ciekawostka, gdyby ktoś tam nie wiedział, no to właśnie w pliku map mamy podane to jest plik, który się zazwyczaj sam generuje podczas kompilacji. Możemy go oczywiście sami wygenerować w pliku makefile i tak dalej. Teraz do tego nie będę wchodzić. I pod tym adresem powinniśmy szukać tej zmiennej. Jak widać, to jest dokładnie ten sam adres, który mamy zdefiniowany w programie, nie? No super. Wygląda na to, że to działa. Pomyślę nad jakimś kolejnym, może live'em, to przygotuję jakiś program. Przygotujemy wspólnie, tak naprawdę. Może uruchomię ten wyświetlacz matrycowy i spróbujemy tego użyć w praktyce. Wygląda to bardzo, bardzo spoko. No dobra. Ta pierwsza część live'a za nami, mianowicie bitbanding. W miarę szybko się to udało zrobić, przynajmniej odliczając opóźnienie. Teraz druga rzecz. Druga rzecz, którą chciałbym przygotować, tak jak napisałem w tytule, to jest programowy UART. I teraz tak, dlaczego programowy UART, skoro przecież STM32 ma ich aż tyle na pokładzie? Spójrzmy sobie w konfigurację. Akurat w tym konkretnym modelu mikrokontrolera, który jest jednym z mniejszych mikrokontrolerów STK, no mamy trzy UART-y. Pomijając dostępność tych wszystkich mikrokontrolerów i tak dalej, chociaż to też ma wpływ, mamy w pracy do zrobienia taką rzecz. Potrzebujemy podłączyć 12 UART-ów do komputera za pomocą USB. To, co wiemy, to, że każdy UART działa na prędkości 115-200, więc nie za dużo. To nie jest jakaś duża prędkość, szczególnie dla takiego STM-a, który tam no, wyciąga kilkaset megaherców. Chociaż ten akurat chyba 72 MHz maksymalnie. 36, tak, 72 MHz on ma maksimum taktowanie. Oczywiście wiadomo, że tutaj różne instrukcje zajmują różny czas i tak dalej. No, w każdym razie, to, co chcielibyśmy zrobić, to zbudować konwerter USB do 12 UART-ów. I zobaczymy, czy to jest takie proste. Zobaczymy, czy to jest wykonalne.
Wydaje mi się, że jest wykonalne, no bo przecież UART się bez problemu emuluje nawet na Atmedze 8 czy jakichś mniejszych mikrokontrolerach, jeżeli trzeba. Tam czy SPI-a, czy cokolwiek, no to nie jest jakaś skomplikowana magistrala. No ale trzeba to zrobić, nie? I druga trudność, której raczej dzisiaj nie poruszę na live'ie, też musiałbym do niej się przygotować, no to wykorzystać USB wbudowane w mikrokontroler. Kontroler USB HID, który zaemulowałby właśnie 12 wirtualnych portów szeregowych w komputerze. To jest jakby kolejna trudność w tym zadaniu. I mam tylko nadzieję, że ponieważ USB akurat mało się bawiłem w mikrokontrolerach, mam tylko nadzieję, że to wsparcie sprzętowe USB jest na tyle solidne, że nie będzie problemu, jeżeli te przerwania dotyczące UART-u, obsługi timingów UART-owych, będą na tyle często, znaczy na tyle często, będą miały na tyle wysoki priorytet, żeby być obsłużone natychmiast, nie? No bo wiadomo, że UART nie poczeka, aż my go odczytamy, tylko będzie sobie lecieć dalej. Jeżeli nie odczytamy jakichś danych, to po prostu ich nie otrzymamy, no to umarł w butach wtedy, nie? Spróbujemy zapędzić do tego timery sprzętowe. No zobaczymy. Mamy na płytce podłączony konwerter USB do UART. On jest wbudowany w tą płytkę Nucleo, więc nie będzie tutaj problemu. Ewentualnie możemy użyć drugiej płytki jako konwerter i z niej po prostu sobie jumperkami puścić, że tak powiem, to co chcemy. Możemy też zrobić inaczej i myślę, że tak zrobimy. Zrobimy sobie w ten sposób, że najpierw zrobimy nadawanie po UART-cie. To będzie prostsze, wydawałoby się. I zrobimy to w ten sposób, że użyjemy po prostu tego UART-u, który jest wbudowany w płytkę. On tutaj jest oznaczony nawet PA2, PA3. Użyjemy tylko nóżki RX. Ona się odhaczyła. Użyjemy tylko nóżki RX, a nóżkę TX obsłużymy programowo. Czyli zrobimy tak naprawdę. Tutaj będzie single wire. Nie, no nie chcemy single wire. Użyjemy asynchronicznej komunikacji, ale odepniemy tą nóżkę TX-ową. Tak się da? To jest dobre pytanie. Powinno się dać. Chyba, że wystarczy, że tak zrobimy. Single wire. Czy akurat tą byśmy chcieli odpinać? Dobra, spróbujemy zrobić to. Najpierw zobaczymy, czy tak się da. I tak. Przełączamy w tryb asynchroniczny. Receive and transmit. Włączmy sobie od razu przerwania. Nie będziemy DMA tutaj obsługiwać. DMA może później, jak będzie taka potrzeba. Na początku spróbujmy to zrobić na przerwaniach, czyli zrobić proste nadawanie po UART-cie. O właśnie, i tutaj mamy te piny, które są wykorzystywane do UART-a i spróbujemy sobie je przestawić. 115-200 będzie OK. Najpierw zróbmy program, który odbiera dane i je do nas wysyła. Nawet prosty w pętli głównej. To w tym momencie nam nie robi. Wygenerujmy sobie kod. OK. Użyjemy tego samego projektu, który wcześniej testowaliśmy. Może go od razu zapiszmy jako nowy projekt. Bo później będzie bałagan w plikach. Gdyby jakieś pytania były, uwagi, sugestie, to zapraszam na czat. Ja co jakiś czas będę sobie patrzeć właśnie na ten czat i odpowiadać. Widzę, że dzisiaj ten cube to naprawdę szaleje z prędkością. Może mam coś tu potwierane. Ostatnio miałem tak, że przez całą noc komputer chodził z włączoną symulacją w RTSpace, a ona tak była ustawiona, żeby mocno obciążała procesor. No, więc mogę to odczuć w rachunkach za prąd, bo ta i9 potrafi trochę wciągnąć tego prądu. No dalej, dalej, dalej. Plusa slicer, może to wszystko pozamykam, kurczę, bo. Niepotrzebne. No, a pewnie OBS też swoje zabiera prędkości, dobra.
To tu sobie utwórzmy program nowy. Tu będzie Software. Piękny porządek oczywiście. Tak jest, dobra, on się zapisał ten projekt. Dobra, czy to się wszystko tu pozamykało? Odrzuć. Opowiem wam, że coś wolno dzisiaj. Działa mi wszystko na tym komputerze. Mam tych programów trochę pouruchamianych. No ale bez przesady. Dobra, tu się zamyka. A my będziemy kontynuować. O właśnie. Przejdźmy w takim razie do naszego projektu. Musimy go otworzyć, bo zapisaliśmy go w innym miejscu w tym momencie, więc teraz to będzie SoftUART. SoftUART, aha, musimy go wygenerować oczywiście. Się pojawił. Tak jest. I teraz ten projekt powinien nam zadziałać. No dobra. To my mamy w pętli głównej w tym momencie. Mamy inicjalizację UART-a. Wejdźmy sobie w tą inicjalizację. Aha, ona jest pusta? Nie, ona nie powinna być pusta. Ona to jest tylko nagłówek jej. Gdzieś musi być implementacja. W pliku usart.c powinna być implementacja. O. I co tu mamy? Ustawienia samego UART-u. To nas w tym momencie nie interesuje, bo to jest OK. Ma sobie być tak 115-200. Ale jeszcze jest tutaj hal UART init. I czy to jest w tym pliku zdefiniowane? Nie, to jest gdzieś wyżej. Ale tutaj to jest ustawienia hala, więc wydaje mi się, że same piny powinny być gdzieś indziej. GPIO. O, może w GPIO? Output push-pull. LED2, B1. Nie, tutaj nie mamy. To gdzie to będzie? Hal init. Gdzie tu jest gdzie to jest konfiguracja pinów? Może tu się nie da przestawić pinów? No, powinno się dać. Tak, no mamy konfigurację, nie? USART2TX, RX, PA2, PA3. Wyszukam sobie PA2, MCU pin, USART. Tak, no tutaj. A, MSP init. To gdzie to jest wołane w takim razie? Powinno być gdzieś zawołane. Hal UART. A, okej. Czyli to jest tak, że ta funkcja jest wołana wewnątrz samego tego hala. I ona jest zdefiniowana prawdopodobnie jako weak, dokładnie. Czyli my nie musimy jej. My nie musimy jej definiować tej funkcji. Ważne, że jest jej deklaracja i jeżeli nie zdefiniujemy, to będzie użyta ta definicja tej funkcji, czyli unused, czyli tak naprawdę ona nic nie zrobi. Unused to jest z tego, co wiem, właśnie dokładnie przypisanie do voida, czyli wyzerowanie tego. To tu Andrzej napisał, właśnie do mnie dociera, że programowanie mocno się zmieniło od kiedy uczyłem się C++ na studiach. No, też się uczyłem C++ na studiach, a nadal z tego C++ to tak nie jestem orłem. No. No, czy ja wiem, czy się zmieniło? Narzędzia się zmieniły. No, samo C to się chyba za wiele nie zmieniło. Zwłaszcza, że ja nie używam jakichś nowoczesnych technik programowania w tym, więc wydaje mi się, że nie. O, jest Maciek Gajdzica. Siema Mikołaj, gdzie masz psa? Pies zamknięty w salonie, bo by tutaj chodził i hałasował i szczekał, więc podejrzewam, że mógłby trochę utrudnić. O, jest i Mateusz Salamon. Cześć, siema. No dobra. Więc tak. Wracając do tego, co my tu chcemy zrobić. Chcemy użyć tylko nóżki RX z UART-u, ale na początek możemy sobie po prostu zdefiniować w pętli głównej odbieranie czegoś po UART-cie i wysyłanie. Więc spróbujmy sobie tak, utworzyć jakąś zmienną. Point 8T, albo nawet tak naprawdę car by się przydało. Oczywiście temp, najlepsza nazwa dla zmiennej. Użyjmy sobie hal UART receive. W zasadzie moglibyśmy nawet bez przerwania to używać. To nam w zupełności wystarczy. UART 2,
Wskaźnik do tej zmiennej temp. 1 byte. Timeout, nie wiem. Tutaj teraz musimy zrobić tak, że if all ok. Czyli jeżeli ta funkcja coś odbierze, to wtedy wyślemy sobie to po tym samym UART-cie. I tak samo UART. Ach, nie tak. UART 2. Zmienna temp. To jest 1 i timeout. Niech będzie też 100. Tutaj wydaje mi się, że nic nie będzie nas wstrzymywać, więc nie powinno być problemu. Na razie spróbujmy taki program uruchomić. Przyda nam się to narzędzie STM32 for VS Code. Ok, jakieś warningi. Spodziewamy się ich z tego względu, że ta zmienna jest innego typu, ale możemy sobie ją nawet rzutować. W ten sposób będziemy mieli czyściej w konsoli. Zrobimy jeszcze raz build. Ok, jeszcze sprawdźmy tylko, czy ta funkcja zwróci coś, jeżeli albizi, hal ok. Pytanie, czy... A, hal timeout zwróci, czyli ok. Czyli jeżeli nic nie odbierze, to zwróci po prostu timeout. Czyli będziemy się kręcić w tej pętli i czekać, aż coś do nas przyjdzie po tym UART-cie. Odpalimy sobie ten program. Sprawdzę, czy on się włącza. Super, działa bez problemu, więc możemy go odpalić i teraz podłączymy się do portu szeregowego. Podłączymy się do portu szeregowego i spróbujemy pogadać z tym portem. Teraz tak, że już miałem otwarty ten port. Udało nam się ostatnio uruchomić podstawowy program na mikrokontrolerze AT32. Właśnie to było 2 dni temu na live'ie. Taki długi, nudny live. I bardzo fajnie to wyszło, bo się okazuje, że faktycznie tam przynajmniej na tyle, co uruchamiałem, czyli GPIO oraz UART, w mikrokontrolerach AT32, które są jakimiś takimi, nie wiem na ile wiernymi, ale wydaje się przynajmniej pinoutowo zgodne, że to jest zgodne z STM32. Poza tym mają fajne peryferia, bo na przykład no powiedzmy kompatybilna z STM32 F107 wersja, czyli F407, AT32 F407 ma na pokładzie chyba 8 UARTów, bo nawet 9, więc grubo, plus zegar o częstotliwości 240 chyba MHz. Więc pisałem do producenta, czy jest dostępny. Można go zamówić w ilościach chyba 150 sztuk dopiero, znaczy minimum 150 sztuk. No i on wymaga swojego programatora, znaczy swojego. Można zaprogramować go przez UART-a, można zaprogramować go przez USB, ale jeśli chcemy debugować, to wymaga nie ST-linka, tylko AT-linka. Zbieżność nas podejrzewam, że zupełnie przypadkowa. Ok, spróbujmy sobie zagadać do tego portu. Tutaj powinnam się pojawić jako USB Ser 001. Otwórzmy go sobie z prędkością 115-200. I sprawdźmy, czy on odpowiada A, B, C, D. Dokładnie to, co wysyłamy, jest do nas odsyłane. Jak sobie go tutaj zatrzymamy nawet. To też nam się za chwilę przyda. Wyślemy literkę jakąś. O, i tutaj dokładnie powinniśmy mieć tą literkę, którą wysłałem, czyli literkę A. No, ale wiesz co, Mateusz, myślę, że ty masz sklep, mógłbyś zamówić te 150 sztuk i potem sprzedawać na sztuki, to chętnie bym skorzystał. Ale wygląda to bardzo spoko, nie? Tam pisałem do nich, dostępność 2-4 tygodnie, no i co? I jeszcze pytałem się tylko, jaka jest cena, bo oczywiście cena jest, zapytaj o cenę. Pisali, że mogą wysłać jakieś sample, to też fajnie. No szukam alternatywy, nie? Dla tych STM-ów, bo jednak są projekty, które gdzieś tam wcześniej utworzyłem, no i fajnie by było po prostu innym programatorem je potraktować, a nie tworzyć nową płytkę pod to, nie? Właśnie, pewnie hakowany ST-Link, chociaż z drugiej strony, jeśli sam ST-Link nie działa, bo sprawdzałem, nie? Jeśli to jest taki sam hardware, można powiedzieć, rejestry są w tym samym miejscu, no to w zasadzie można by go wgrać na ST-Linka. Jak już tak poruszyliśmy ten temat, to otworzę jego dokumentację. AT32 F407. Tak, to jest firma Arteri. I Maritex ma. W Maritexie są dostępne. I właśnie pytałeś się, czy jest Eval Board. Wygląda na to, że jest. Nawet mają go dostępnego. Kosztuje 41 euro, czyli netto, czyli tam 50 euro brutto, około 250 zł. Wygląda tak. No. Takie nukleo, nie? W zasadzie.
No, Maćku, FTDI 32 czy 2 jako JTAG SWD może. Spoko. Ja nie mam z tym doświadczenia, nie? Także jakbyś chciał kiedyś mieć temat na live'a, to możesz spróbować to rozpykać. Ja być może jak będzie taka potrzeba, to spróbuję po prostu to zamówić i zobaczyć, nie? ST-Link chyba sprawdza, czy układ się zgadza. To jest niby JTAG, ale obcięty do STM32. No właśnie, nie? Może tak być. Poświęciłem na to jeden wieczór. Cieszyłem się, że udało się uruchomić po prostu od strzała kod. No i się udało, nie? Więc można by ten temat zgłębić. Gdzieś tam na tapecie jest. Jak się okaże, że jest w jakimś projekcie potrzeba, żeby tego użyć, to chętnie się temu przyjrzę. No dobra. To jest producent tego. Swoją drogą mają bardzo fajną dokumentację. Swojego HALA napisali, jest pełny. Ściągnąłem to całe ich idee do programowania, oczywiście oparte na Eclipse. Nie mają takiego generatora jak Cube oczywiście, ale mają pełnego HALA. Z tego co widziałem, nawet peryferium Ethernetu opisali po swojemu. I to nie jest kopiuj wklej z STM-a, o dziwo. Ale takie dziwny ten sposób tworzenia nas zmiennych, bo tak jak tutaj są jakieś w halu, wiadomo jak to wygląda, tak? Są duże litery i tak dalej, to tam wszystko jest małymi literami pisane i są takie długie te ciągi znaków, tam 40 znaków ma jakaś funkcja, nie? No to też takie ciekawe podejście do programowania. No ale mnie zaskoczyli pozytywnie bardzo. Okej. Uruchomiliśmy ten sprzętowy UART. I to, co mówiłem, że chciałbym zrobić, to wyłączyć pin, który nadaje przez ten UART i obsłużyć go programowo. Więc na początek spróbuję go wyłączyć. Zobaczymy, czy jak go tutaj wyłączymy po prostu tak po chamsku, że tak powiem, w kodzie, to czy on przestanie nam nadawać. Podejrzewam, że tak, ale spróbujemy sobie pomachać tym pinem po prostu z programu. Ja podłączę oscyloskop i zobaczę, czy to tam się pojawia. Powinno, ale warto sprawdzić, zanim podejmiemy kolejne kroki. Więc ja te cztery linijki zakomentuję. Oczywiście na to, na co trzeba uważać, to, że jak wygenerujemy na nowo projekt w Cubie, no to on nam to nadpisze, nie? Więc trzeba mieć to na uwadze. Okej. Uruchommy teraz program i przebudujemy go. Z przyzwyczajenia duszę clean build. Ten projekt się szybko buduje, więc nie ma problemu. Przy większych projektach ten klawisz clean potrafi zabrać parę minut. A w niektórych nawet parę godzin, z tego co słyszałem. W jakimś BIOSie czy coś takiego. Okej. Uruchomimy to. I zobaczymy, co się wydarzy. Podejrzewam, że się nic nie wydarzy, czyli po prostu będziemy gadać, a on nic nam nie odeśle. Dokładnie. Sprawdźmy, czy on się tu zatrzymuje. Tak, czyli procesor dostaje to, co my wysyłamy po UART-cie, ale nie jest w stanie nam tego odesłać. Ok, czyli mamy kolejny krok. I teraz tak, ten pin powinien być zdefiniowany. W pliku USART-C on jest jako GPIO pin 3. Aha, tutaj, GPIO pin 2 i to jest GPIO A, czyli skopiuję sobie to, żebym to miał po prostu pod ręką. Albo inaczej, czy my to damy radę wyklikać sobie? Nie, skopiujmy tą inicjalizację po prostu. Nawet całość, tak. To mi się też przyda. Ok, zrobimy tak. To nas nie interesuje. To nam się przyda. I zainicjalizujmy sobie ten pin jako GPIO po prostu. Typu wyjścia, jako wyjście GPIO. Output push-pull. Dokładnie. I to nam powinno pozwolić na. Oczywiście zakomentujemy, nie będziemy używać nadawania przez UART. A tutaj użyjemy sobie HAL GPIO. Toggle pin. I użyjemy sobie tak GPIO A. I GPIO pin 2. Ile sobie utworzymy na to jakieś define'y. Na początek to nam wystarcza. I teraz przydałoby się podłączyć jakiś oscyloskop. No mam oscyloskop. Problem taki, że mam też oczywiście kopię klona tego Salae. Niestety mam tylko jeden przewód USB typu mini. Więc niestety no nie jestem w stanie podłączyć jednocześnie tych dwóch rzeczy. No ale to nam wystarczy.
Spoko, Mateusz, dzięki, że wpadłeś. Dzięki, dzięki. Tutaj pierwsze kroki podejmuję w prowadzeniu live'a, więc miło zobaczyć osoby, które już są weteranami, że jednak wpadły zajrzeć. My mamy trzy osoby, nie? Tu teraz już, które się tutaj pojawiły. Sierra Echo też prowadzi live'y. No Maciek Gajdzic oczywiście prowadzi i Mateusz też prowadzi live'y. Dobra, to teraz tak, to będzie UART RX. Podepniemy sobie tutaj sondę. Ja oscyloskop włączę. Następnym razem postaram się przygotować interfejs na komputerze, czyli żeby było widać, co się dzieje. Mam go, tylko że ten oscyloskop to jest jakiś hantek. Żałuję, że taki kupiłem, tak swoją drogą. To jest jakiś hantek i no ten interfejs przez Ethernet, on jest przez jakieś proxy, trzeba to skonfigurować i to niestety nie działa tak idealnie, jakby się chciało. Ok. Coś się dzieje dziwnego, ponieważ... A, dobra, ok. Ja mam tutaj jakiś timing dobrany. 2 V. Wyzwalanie gdzieś tutaj. Dobra. Mam w tym momencie stan wysoki według oscyloskopu i teoretycznie po zaprogramowaniu, jeżeli nadamy jakąś literkę, to stan tego pinu powinien nam się zmienić. Na razie proste rzeczy, no ale trzeba to robić krok po kroku, żeby mieć pewność, że wszystko po kolei działa. Ok, dobra. Dobra, musicie mi uwierzyć na słowo, że jak przytrzymuję klawisz, tam naciskam, to stan tego pinu się zmienia. Nawet zresztą widać, że on nam coś tutaj odsyła. Pewnie nula, czyli po prostu w UART-cie jak wysyłamy 0, no to bit startu jest zawsze, czyli to właśnie będzie ten, pewnie on wykrywa to jako bit startu, to mrugnięcie tego bitu, a później są same zera, nie? No to więc on to wykrywa jako nul. Okej, no dobra. I teraz byśmy chcieli zrobić jakiś taki POC tak zwany, czyli zaczątek transmisji UART obsługiwanej programowo. Dobra, utwórzmy sobie nowy plik softuart.c. W includach dodamy sobie softuart.h. To, o czym trzeba pamiętać, jak się to przerzuca do Visual Studio Code, to trzeba go dodać ten plik do makefile'a. Ten makefile jest taki, no, nieautomatyczny. Normalnie, jakbyśmy to robili w Eclipse, to on sam, on nie potrzebuje makefile'a, on sam sobie generuje jakby cały projekt, więc automatycznie go dodaje. No, a my musimy o tym pamiętać. Więc tak, skopiujemy sobie stąd linijkę bez tego ukośnika i my tutaj mamy softuart.c, przepraszam. OK. Nagłówek jest w includach, czyli ten folder powinien być dodany do includów. Tak, cincludes jest ten folder, czyli tutaj nam się to powinno zbudować w tym momencie. OK. Dajmy sobie inicjalizację tego softuartu. Soft uart init. Na razie bez żadnych parametrów. Spróbujemy sobie dodać transmisję ze zdefiniowaną prędkością. Później będziemy się bawić w jakieś instancje tego, jakieś dynamiczne te prędkości i tak dalej. Na początku nam to wystarczy. Więc tak, nagłówek sobie zdefiniujmy w pliku softuart.h. Kończmy debug, bo on nam tutaj niepotrzebny jest. I tutaj sobie zróbmy nagłówek. Extern void softuart init. I tutaj będzie void. OK. To jest deklaracja. Tutaj mamy definicję. OK, dobra. I tyle. To może zróbmy tak. ASM. Op.
Zawsze warto postawić tutaj breakpointa. Będziemy widzieli, że ten plik się skompilował i że on się uruchamia. ASM.NOP wywołuje nam instrukcję assemblerową NOP, czyli pominięcie jakby operacji. Ok. Sprawdźmy sobie, czy on tu w ogóle wchodzi. To zapiszmy. Wybudujmy projekt z cleanem standardowo, tak jak lubię. Ok, coś tutaj krzyczał. Zobaczmy od razu, co to jest. Implicit declaration of function. No tak, w pliku main.c nie zainkludowaliśmy naszej biblioteki. Warto to uzupełnić. On sobie oczywiście poradzi, ponieważ on znajdzie na etapie linkowania odnośnik do tej funkcji. No ale niepotrzebnie nam tutaj krzyczy i będzie nam zaciemniał obraz później. Można sobie spojrzeć w sumie. Będzie nam zaciemniać później obraz, jak będziemy chcieli, będziemy debugować jakieś bardziej skomplikowane rzeczy. Softward.h. Ok, spróbujmy teraz projekt. Tu już będzie git. Ok, nie ma problemu. Wszystko działa. Odpalamy debug. Software init, wchodzimy, tak, jest, zatrzymał się na tym nopie, super, działa. Więc teraz tak, proponuję, abyśmy sobie zrobili na początek funkcję, która po prostu wysyła jeden znak i niech to będzie na razie void soft word transmit i dodajmy tutaj, że to będzie jakiś tam znak data. O. Nie, len nie. To ma być jeden znak. A to nie musi być w sumie wskaźnik. Robimy transmit byte. Ok, i tutaj zrobimy tak. Przeniesiemy tą inicjalizację do tej biblioteki. Właśnie, czy tu zadziała mój program do formatowania? Alt Shift F. O, super. Bardzo lubię autoformatowanie kodu w Visual Studio Code. Dobra, my tutaj potrzebujemy bibliotekę GPIO, żeby to nam zadziałało. Czy to będzie wszystko, co potrzeba? Wszystko, super. Ok, a tutaj sobie dodamy to banglanie tym bitem, czyli toggle pin stawimy sobie tutaj. Autoformatowanie, o co chodzi, Alt Shift F i automatycznie nam ustawia to, co trzeba. Ok, i teraz tak, transmit byte, dodamy sobie deklarację tej funkcji w nagłówku ze średnikiem. Warto pamiętać, jak zapomnimy, wiem, że tu są osoby zaawansowane, tak jak Maciek, ale może też jest ktoś początkujący, więc pokażę właśnie dlaczego warto wpoić sobie do głowy, żeby o tych średnikach nie zapominać. Ja tylko dodam wywołanie tej funkcji. Transmit byte i dodajmy sobie tego tempa tutaj, nie? Dlaczego warto o tym pamiętać? Bo w tym momencie, jak zbudujemy projekt, to podejrzewam, że ciężko będzie nam znaleźć, gdzie go zepsuliśmy. O, tu w ogóle jakieś śmieci. To co prawda da się do tego dojść. O, mamy trzy błędy. Jednego średnika nie daliśmy, a mamy trzy błędy. Z czego to wynika? Z tego, że w każdym miejscu, gdzie ten plik nagłówkowy inkludujemy, zresztą powinniśmy go tutaj też sobie zainkludować. Ok, jeszcze raz zbuduję. Teraz pewnie nam się pojawi jeszcze więcej problemów. O, w pliku main, expected i w ogóle zobaczcie. Mamy plik main, a on nam pokazuje, że tam gdzieś brakuje jakiegoś średnika. A tak naprawdę tego średnika brakuje w pliku nagłówkowym. Jak spojrzymy sobie dokładnie w tego, co nam output, to powinno być chwila, co tutaj się dzieje. Jak sobie spojrzymy tutaj, to tutaj powinno być napisane, że tak. Gdzie jest ten main? Tutaj wyżej chyba będzie. Mało czytelne to jest. Powiększyć nie mogę w ten sposób, bo. Dobra, w każdym razie. Pokazuje nam, że w pliku UART-C pod 17 linijką i w pliku main-C pod linią 158 nie może znaleźć tego tam znaku.
Ale tutaj jest ważna informacja. In file included from coś tam, czyli w linijce 26 jest include tego pliku i potem możemy znaleźć, że tutaj gdzieś czegoś brakuje. Jak dodamy tego średnika, teraz to nam wszystko zacznie działać. Przynajmniej się powinno skompilować. Nawet pewnie bez warningów. Tak jest. Przecież pewnie jest połowa warningów wyłączonych, no ale to tylko się cieszyć w takim razie. O, dobra. Warto dać jeszcze Enter na końcu. To chyba nawet standard wymaga, czy wymaga, no sugeruje, ale kompilatory sobie z tym radzą. Dobra, czyli teraz tak, uruchomimy ten kod i on powinien działać dokładnie jak ten poprzedni. Mamy wywołanie tej funkcji init. Mamy wywołanie transmit byte. Więc jak ja teraz, no oczywiście muszę to wszystko poodznaczać. Jak ja teraz coś będę tutaj nadawać, to widzę na oscyloskopie, że stan bitu się zmienia. No dobra. Czyli to byśmy mieli 1,5 godziny gadania i mamy machanie bitem, czyli taki długi hello world, czyli taki blinki. No dobra. Teraz tak. To już możemy sobie. Albo dobra, zostawmy tak, jak jest. Co musimy zrobić? Powinniśmy dodać obsługę tego wysyłania. Wysyłanie będzie prostsze niż odbieranie, ale warto w sumie od tego zacząć. I do tego będzie nam potrzebne co? Najpierw spróbujmy sobie znaleźć, jak taka transmisja UART wygląda. UART, może tak po prostu. Wikipedia nam coś podpowie. O, a pięknie. To nam pomoże. A ja w sumie mogę OBS-a sobie przesunąć to miejsce, bo. Nie, to tak. O, a mogę siebie trochę powiększyć i dać tutaj. O, super. Nie będzie widać tego OBS-a. Problemy początkującego YouTubera. Dobra. Ja w tym momencie widzę, co tutaj się dzieje. To widać, a czego nie widać. Co tutaj mamy? Jak wygląda taka transmisja UART? Po pierwsze, linia w stanie spoczynku jest na poziomie wysokim. Linia w stanie spoczynku jest na poziomie wysokim i zawsze każda transmisja UART rozpoczyna się nadaniem bitu startu, który jest ustawiany w stan 0, czyli resetowany jest ten bit. Później mamy nadawane 8 bitów. Oczywiście zależnie od tego, jak ustawimy ilość tych bitów, zresztą tutaj jest napisane, że 7, 8 lub 9 kolejnych bitów, my będziemy używać standardowego UART-u 8-bitowego, bo taki potrzebujemy. Możemy sobie tam później pomyśleć nad jakimś definem. W każdym razie nam to wystarczy. Później mamy bit parzystości, którego możemy używać, ale nie musimy. Na początek go nie będziemy używać, bo nam zależy na najprostszym UART-cie, który nie będzie tego miał i nie jest potrzebny w tym momencie, nie? No i tutaj mamy później bit stopu, jeden lub dwa bity. Ten bit stopu to tak naprawdę no można powiedzieć, że to nie jest jakby bit, tylko to jest przedłużenie trwania tego stanu recesywnego, że tak powiem, na tej linii, czyli jedynki. Jest jeden lub dwa bity. Tam chyba z tego co pamiętam można ustawić jeszcze półtorej znaku stopu. Okej. Okay. Jest mniejsza szybkość transmisji, strumienia audio jest mniejsza od zalecanej, sugerujemy ustawienie wartości 128 kilobitów. No przecież kurczę, mam ustawione dźwięk. Chyba mam dobrze ustawione. Bity dźwięku. Bity dźwięku zostanie ustawione na 160. No chyba powinno być dobrze. No nie wiem. Dobra tam. Chyba słychać, tak? Słychać mnie, mam nadzieję. Chyba byście napisali mnie, jakby mnie nie było słychać. Mam nadzieję, no chyba, że nikt mnie nie ogląda to. To by wtedy tłumaczyło troszeczkę. A właśnie zobaczę. No, dobra, jest git. Widać mnie tam na tym YouTubie, to chyba będzie działać. No dobrze. Słuchaj, super, dzięki Andrzej. To teraz tak. Fajnie by było sobie to rozrysować jakoś. Kurczę, powiem wam, że mi palce marzną, nie wiem czemu. Czy to jednak jakiś stresik, czy po prostu jest mi zimno. Jest tutaj zimno, chociaż kaloryfer już chodzi, więc nie powinno być niczego takiego. Momencik, sięgnę sobie kartki i długopis. Także, a napiszę może tak.
W razie jakby ktoś wszedł w tym czasie na live'a, żeby widział, że nie, że nawet jest tak nudno, że nawet prowadzący sobie poszedł. Tylko idę po papier i długopis. Także ZW. Długopis muszę znaleźć, bo papier mam, ale najgorzej to znaleźć długopis. Szczerze mówiąc. Dobra, o coś tutaj się poruszyła kamera. Dobra, ja tylko sobie sprawdzę jedną rzecz jeszcze. Live działa. Okej, dobra. Okej, czyli wygląda na to, że to działa. Także spoko. A jeszcze zobaczę, czy ten czat mogę sobie jakoś tutaj pomniejszyć. Może sobie to tu przesunę. No, ciekawe, fajne rzeczy. Tu można sobie upakować na tym ekranie. Chyba fajne jest streamowanie, muszę wam powiedzieć. Można z kimś pogadać. Znaczy, zazwyczaj samemu do siebie, ale jednak można to polubić chyba. Andrzeju, specjalnie nadaję dzisiaj, bo ty dzisiaj nie masz live'a. Nie chciałem ci wchodzić w paradę. Także no. Okej. O, cześć Tiramisiu, witam ciebie serdecznie. Tiramisiu na ostatnim live'ie bardzo pomógł. No, Andrzeju, teraz przekonasz się, jak to jest, jak komentujesz komuś, bo prawdopodobnie ta minka, którą wysłałeś, to przez to, że wstawiłeś emotkę z klawiatury. Spróbuj napisać wiadomość bez emotki, to cała wiadomość dojdzie. No chyba, że celowo tą minkę wysłałeś. No, Tiramisu na ostatnim live'ie bardzo pomógł. Zmotywował, żeby jednak dociągnąć temat do końca i udało nam się uruchomić tego klona STM32 w postaci AT32. A, dobra, celowo sama emotka. Ja już tyle wiadomości u ciebie napisałem na live'ie i one nie dotarły, że już jestem na tym punkcie przeczulony. Okej. No dobra, to wracamy do tematu i spróbujmy sobie to jakoś rozrysować. Więc tak, bit time. Jeszcze nas interesuje tylko, jak jest liczony bit time. To będzie nam potrzebne. Ja sobie to przesunę na razie. Może nawet oddalę. O, super. Kurczę, normalnie jakbym skanował dokumenty gdzieś do jakiegoś urzędu. Czekaj, czy będzie widać. Test. Mam nadzieję, że widać. Okej, okay. To tak. Co my tutaj musimy zrobić? Przede wszystkim mamy tutaj ten przebieg narysowany. Maritex odpowiedział w sprawie. O właśnie, wiesz co? Maritex odpowiedział w sprawie AT32. I co? Są dostępne te plotki, w sensie no, czas oczekiwania 2 do 4 tygodni. Mogą wysłać sample. Minimalne zamówienie chyba 150 sztuk, nie? Nie wiem jaka jest cena, bo napisałem jaka by była cena jednostkowa przy takim zamówieniu, bo to mnie też interesuje, czy to jest tańsze od STM-ów, czy jak. No ale. Ale co? No wygląda na to, że spoko, że jest to dostępne. Mają jakiś eval board, który też polecają. Chyba kosztuje 2,5 stówki, taki coś a la Nucleo, więc w miarę tam okej, okay, jeżeli by się chciało kupić, pobawić. No zobaczymy, co odpiszą, nie? Zapytam się też w projektach różnych, czy byłby na to popyt. No i tyle, nie? Myślę, że możliwe, że w to pójdę, nie? Jeżeli nie, to nawet sam to zamówię, pobawimy się tym na live, zobaczymy, jak to wygląda. No. Sierra Echo, widać dobrze, co to za kamera. Wiesz, co to jest GoPro? GoPro podłączone jako kamera internetowa.
Więc raczej powinno faktycznie bardzo ładnie działać. W końcu tyle kosztuje, nie? Więc no. Ta druga kamera, która na mnie patrzy, to jest jakiś Microsoft. To, nie wiem, jakaś kamera tam internetowa. Okej. Dobra. Przede wszystkim tak, build time. To nas interesuje. To musimy poznać. Załóżmy sobie prędkość transmisji, baud rate. Niech będzie 115-200. Oczywiście zdefiniujemy go jako jakiś define, żebyśmy mogli sobie później go tam modyfikować. O, ja może tak zrobię, będzie widać bardziej, jak będę pisać, nie będę zasłaniać ręką. No. Baud rate 115-200 i bit time musimy poznać. Jaki jest bit time przy 115-200? Z tego co kojarzę, to baud rate to jest właśnie prędkość w bodach. Czyli de facto właśnie długość transmisji jednego bitu. No, nie chcę tego sprawdzać teraz, ale zakładam, że to będzie 1 przez 115-200. Znaczy możemy sobie to sprawdzić, tak naprawdę mogę oscyloskopem to zmierzyć. A zmierzmy to oscyloskopem, jak już mam podłączone. Przełączę sobie go na płytce na TX. Ustawię go na wyzwalanie na singla, czyli on złapie jedno po prostu wystąpienie i spróbujemy nadać literkę A. Literka A, z tego co pamiętam. A, no to musiał tak naprawdę wysłać ją w ten sposób. Ja siebie gdzieś chyba słyszę. Ale nie wiem gdzie. Okej. No dobra. Albo coś innego słyszę, albo nie wiem co. Dobra. Spróbujemy sobie nadać literkę 0xAA, czyli w heksadecymalnie to powinny być tak, na przemian 1 i 0. I wtedy na oscyloskopie będę w stanie sobie zmierzyć po prostu jak będę w stanie zmierzyć sobie ile trwa tak naprawdę jeden bot przy 115-200. Zakładam, że tak będzie jak ustaliliśmy, ale jednak no. O, złapał, tylko że muszę powiększyć. Kurczę, postaram się następnym razem, żeby było widać oscyloskop na ekranie. Kolejnej kamery nie mam, co prawda, ale. Okej, coś tu złapał. I zobaczmy sobie. Zobaczymy, co nam wyjdzie. O, measure. Tak, wszystkie pomiary. I tutaj gdzieś powinien być. Długość, o Jezu, dobra, ty dasz, nie, to może inaczej. Typ. Measure. A nie, powinno być w częstotliwości. Frequency. Gdzie tutaj jest częstotliwość? 57,67 kHz. I to się powinno zgadzać, bo. Naukowy 57, 67 razy 2 to 15,34. No, mi się wydaje, że to powinno śmigać, także. Okej. Czyli tak, długość impulsu nam powinna tutaj wyjść. Dawno nie używałem tego oscyloskopu, więc. Takie pomiary nie. Gdzie to się robiło? Kursors. O, właśnie, kursory chciałem. Nie Y, tylko X. O właśnie. Typ. Jak to się robi tutaj? Wam powiem, że normalnie dawno tego nie używałem, więc. Ręcznie, tak, o jest X. Tyk. I drugi to będzie tu. Tak, 4,8 mikrosekundy. Nie. 8,8 mikrosekundy. Czyli zrobimy tak, 1 przez 115,200. I to nam wychodzi 8,68 mikrosekundy. I to, co ja bym chciał zrobić. To skonfigurować timer sprzętowy,
który nam będzie taką częstotliwość generował. Ja siebie słyszę gdzieś tutaj w tym. Ja siebie słyszę. Gdzieś odtwarzam swojego live'a. Generuję sobie, kurczę, ten. Generuję sobie ruch na kanale. Ponieważ nie oglądał od początku, mam pytanie. Mógłbyś w skrócie powiedzieć, co ten program będzie robił? Sorry za niefachowe pytanie. Spoko, jasne, oczywiście opowiem. Wiadomo, że nie tylko, że tak powiem, mole programistyczne tu przychodzą, ale wiadomo, że też osoby, które może gdzieś tam jakieś tam pierwsze kroki stawiają, albo po prostu się na tym nie znają i też spoko. Okej, więc tak. Ogólnie chodzi o to, że mam za zadanie w pracy, znaczy mam taki problem w pracy do rozwiązania, że potrzebuję obsłużyć 12 UART-ów, czyli 12 tak naprawdę transmisji tych szeregowych RS, można powiedzieć, nie? I chciałbym to obsłużyć za pomocą jednego mikrokontrolera, ponieważ rzadko który mikrokontroler potrafi obsłużyć 12 UART-ów, nawet wręcz ciężko znaleźć taki mikrokontroler, no to chciałbym zobaczyć, czy da radę to obsłużyć programowo. No i w sumie tak naprawdę to, co chcę zrobić, to napisać obsługę programową, to nam się już nie przyda, obsługę programową UART-a. I później podłączyć to pod USB i ustawić w program w mikrokontrolerze tak, żeby przedstawiał się w komputerze jako 12 portów szeregowych. A to, co teraz chcemy zrobić, to mamy sprzętowe odbieranie UART-owe, czyli sprzętowe odbieranie danych z konsoli, z portu szeregowego. Sprawdziliśmy wcześniej, że to, co wysyłamy, jest z powrotem wysyłane do komputera. Teraz wyłączyliśmy sobie pin nadawczy z mikrokontrolera, który wysyła te dane do komputera, a w to miejsce będziemy starali się napisać swoją własną komunikację wyjściową, czyli bibliotekę, która będzie wysyłała nam po UART-cie programowym dane do komputera. Jak to ogarniemy, to kolejny etap, może już nie dzisiaj, jeżeli to zajdzie trochę czasu, to będzie odbieranie danych. Odbieranie będzie nieco trudniejsze. Już wstępnie się zastanawiałem, jak to zrobić. No i tak to właśnie. I takie właśnie zadanie ma mieć ten program. Ok. Czyli tak. Potrzebujemy sobie wygenerować ten bit time. On nam się tutaj przyda. I spróbujmy sobie ustawić do tego celu jakiś timer. Przede wszystkim to podniesiemy sobie zegary, chociaż widać, że one są już podniesione. Wydaje mi się, że te 64 MHz zegara sprzętowego to będzie w zupełności spoko. Tutaj nic nie potrzebujemy robić. Jedyne co, a właśnie, to musimy timer sobie zdefiniować. Spróbujmy sobie do tego celu użyć jednego timera. To ważne, do tych wszystkich 12 timerów, 12 UART-ów software'owych, które chcemy utworzyć, wystarczy nam jeden timer. W tym jednym timerze po prostu będziemy obsługiwali funkcję każdego UART-u, w zależności od tego, czy on chce coś wysłać, czy nie, no to tak będziemy sobie działać. Ok. Dobra, co my tu chcemy zrobić? To nie jest slave. Ustawiamy sobie timer. Weźmy sobie jakiś ostatni. Zawsze biorę od końca, nie wiem dlaczego. Te pierwsze z brzegu może się do czegoś przydadzą. Są zazwyczaj bardziej skomplikowane, mają więcej funkcji, a rzadko kiedy korzystam z tych funkcji, więc jakoś tak odruchowo biorę od końca. Slave mode disable. On nie ma być slave'em dla żadnego innego timera. Trigger source też nie. On ma po prostu działać sobie na timerze, liczyć sobie po prostu czas. Internal clock powoduje, że on będzie liczył czas, który mu poda magistrala. Czy magistrala, no tak naprawdę, który dostanie z taktowania z kwarcu. Na razie sobie użyjemy wewnętrzny kwarc, chociaż może warto by było przejść na zewnętrzny jednak. A na tej płytce chyba nie ma. Dobra, przejdziemy na zewnętrzny kwarc. Tutaj powinien być na tej płytce. Ta płytka. Ma czy nie ma? Nie ma zewnętrznego kwarcu. Aha, bo ona chyba może podawać z programatora. Dobra, to nie używamy zewnętrznego kwarcu. Ktoś celowo tego tutaj nie wpisał. Ok, to zostawiamy sobie tak jak jest. I teraz policzmy sobie, jaka będzie ta częstotliwość. Więc tak. Timer, czwarty. Timer dostaje na swoje wejście, to sobie już możemy rozpisać, 64 MHz.
to wchodzi z jakiejś tam magistrali APB1 albo APB2. Obie są w tej samej częstotliwości, więc nie trzeba. Normalnie jest tak, że część timerów jest zasilanych właśnie z APB2, a część z APB1 bierze zegar, więc trzeba by sprawdzić, który jest do którego zegara podłączony. Ale my sobie ustawimy na obydwu taką samą prędkość, więc nam to nie będzie robić. Więc tak, na początek ja bym sobie podzielił to przez 64, co nam da 1 MHz, i te 64 musimy tutaj wpisać. Według dokumentacji musimy wpisać x minus 1, czyli 64 minus 1. Ja to zawsze tak wpisuję, wtedy od razu wiadomo, o co chodzi. I w tym momencie ten zegar zlicza nam z częstotliwością 1 MHz. Policzmy sobie, ile będzie trwać jedno tyknięcie zegara. Tutaj mamy policzone, że 8,68, zapiszmy sobie to, że bit time to jest 8,68, to była mikrosekunda, nie? Tak, to będzie bit time i my byśmy chcieli taki bit time uzyskać, takie 8,48 mikrosekund. Więc teraz, jeżeli sobie podzielimy to jeżeli sobie podzielimy to tak, mamy 1 MHz, czyli 1 przez milion, to nam wychodzi, że mikro. 1 mikrosekunda to będzie jedno tyknięcie zegara. Trochę mała rozdzielczość, powiem szczerze. To może inaczej zróbmy. Policzmy sobie przy 64 MHz, ile trwa jedno tyknięcie zegara, czyli mamy 1 przez 64 MHz. Tutaj trwa tyle, no to zapamiętajmy sobie to teraz, ms. Teraz podzielmy tą wartość, którą chcemy uzyskać, czyli 8,68 i 0,00000 0,0868. Podzielmy przez tą wartość, która nam wynika z zasilania tego zegara, czyli tak naprawdę tyle, nie? Czyli wychodzi na to, żeby uzyskać taką częstotliwość, jakby taką długość bitu, musimy podzielić zegar, który dochodzi do peryferium timera, podzielić przez taką wartość. Czyli możemy zrobić tak. Tutaj sobie wpiszmy. Myślę, że jeden wpiszemy po prostu. Jeden, czyli on nam nie podzieli w ogóle tego preskalera. Nie, to byśmy musieli wpisać 0. To podzielmy sobie to przez 2. O. Dzielimy przez 2, czyli tutaj już będziemy mieli okres zegara wpisany jako 277,76. Zaokrąglimy sobie to do 278. Ok, i teraz jeszcze włączymy sobie przerwanie od przepełnienia tego zegara. Auto reload, preload. Chyba tak, już nie pamiętam, o co tu chodziło. W każdym razie trigger event, update event. Ok. Wygenerujemy program. Co się tu będzie działo? Ten zegar powinien nam co dokładnie 8,68 mikrosekundy wygenerować przerwanie. My w tym przerwaniu pomachamy sobie bitem, już software'owo, i na oscyloskopie zaobserwujemy, czy to na pewno jest tyle, ile chcemy. Taki myk zrobimy. Ok, przejdźmy do kodu programu. W ogóle może da się tutaj wyłączyć tą inicjalizację tego GPIO. Ward, patrzy. Nie da się, ciekawe. Pewnie by trzeba to gdzieś tam powyłączać. No dobra, nie będziemy się teraz z tym bawić. Timer 4, ok, kod wygenerowany. Musimy pamiętać oczywiście o tym, żeby zakomentować te kilka linijek, które wcześniej. A nie, w sumie nie musimy, bo możemy później ten pin przekonfigurować na dobrą sprawę. Teraz zakomentuję. Ale musimy to sprawdzić, czy to zadziała. Według mnie powinno zadziałać. Po prostu drugi raz zainicjalizujemy ten port. Bo inaczej, sprawdźmy. Assert param. To jest OK. Dobra. Nie musimy nawet tego komentować. Zresztą sprawdźmy sobie. Usunął nam naszą zmienną. Car. Temp. Sprawdźmy to teraz. Wygenerujmy ten kod. Debug.
Włącz oscyloskop, żeby działał. Zresztą wyzwalanie. Okej, okay, i aha, debug już działa, więc powinniśmy widzieć tak naprawdę to, co wcześniej, czyli nula. Okej. Okay. Dobra, to teraz w tej funkcji software transmit byte. Właśnie tak, w funkcji inicjalizującej ten UART zainicjalizujemy timer. I musimy go oczywiście tutaj zainkludować, czyli include team chyba, to pewnie tak będzie, team.h, tak jest. I teraz tak, hal team, i tutaj chyba było base start it, ok. Team, no właśnie, jakie mamy te zegary? A team 4. A team 4. Okay. Dodamy sobie funkcję, która będzie wywoływana w tym przerwaniu. I teraz jak ona się nazywa? Prawdopodobnie ona już jest wygenerowana gdzieś, więc sprawdźmy. 4. Henrik team 4 global interrupt. OK. Gdzie to było? W project. Dobra, zaraz sobie to po prostu znajdziemy w kodzie. W team.c msp init, deinit. Okej. Gdzie to było zdefiniowane? Chyba tutaj powinno być, w team. Chodzi mi o nazwę funkcji, którą muszę utworzyć, żeby ona została wywoływana. Ona musi mieć konkretną nazwę. Period lab team dema. Nie, albo może tak. Update. O, tu są te callbacki zdefiniowane. I tutaj mamy period elapsed. A my powinniśmy sobie użyć update. A nie, to może period chyba elapsed. Dobra, spróbujmy. Zobaczymy. Nie delay tutaj. Też nie, to jest period elapsed. To powinno być zdefiniowane gdzieś na główku. Drivers. Gdzie są te nagłówki? Tutaj są nagłówki. Team. Tutaj powinno być. Update. Okej. Okay. To inaczej poszukamy tego. Powoli, powoli, powoli. Przejdźmy do pliku źródłowego. Co my teraz chcemy zrobić? To chcemy poszukać, jaką funkcję powinniśmy zdefiniować, która będzie przerwaniem, obsługą przerwania. Zobaczmy tak. Ona gdzieś jest wywoływana. O, tutaj dokładnie. Tutaj mamy obsługę przerwania. Oczywiście ona jest bardzo długa i ja nie wiem, czy nie będziemy musieli swojej napisać, bo to może najwięcej czasu zająć ta obsługa, tak naprawdę. PWM Pulse, coś tam, coś tam. Break, trigger. Ok, no to jest chyba to po prostu. Wydawało mi się, że to powinno być jeszcze jakaś inna nazwa. Update. Dobra, czyli taką funkcję musimy zdefiniować i w niej machać tym pinem. Zamiast tutaj, to sobie zakomentujemy. Ok, tutaj ją odblokujemy. Postawię sobie breakpointa. On oczywiście teraz jeszcze nam nie wejdzie, bo nie skompilowaliśmy programu. Nie pokazuje, że można tam wejść, ale powinno być ok. To, co jeszcze można tu sprawdzić, to... Albo dobra, na razie nie będziemy tego sprawdzać. Mamy jeden timer, powinniśmy sprawdzić, czy to przerwanie pochodzi konkretnie od tego timera. Ale na razie sobie to uprośćmy, zostawmy tak, jak jest. Kompilować trzeba. Czy to się uda? Aha, jedną rzecz źle zrobiłem. Tutaj, w tym timerze. Tu powinno być minus 1.
ważna rzecz. Nam przekłamie. Jeszcze raz, zbudować kod. O, już się pojawił breakpoint, to znaczy, że ta funkcja została skompilowana. Po przebudowaniu projektu, no tutaj IDE nam pokazało, że jest w stanie tam postawić breakpoint, czyli to miejsce zostało gdzieś zalokowane w pamięci. Odpalamy debug i zobaczymy, czy on nam tu wskoczy. Powinien nam wskakiwać co tam te 8 mikrosekund. A na oscyloskopie będę widzieć częstotliwość tego sygnału. Wchodzi, raz, drugi, super. No to teraz puszczam po prostu to i co? Nie działa? Czy jak? Nie działa. Ciekawe dlaczego? Może jednak trzeba tam to zakomentować. No to by wyglądało. I to. Spójrzmy to jeszcze raz. Build. Pewności. Okej, okay. I jeszcze raz puścimy. Podejrzana sprawa, bo nie działa. Może się oscyloskop zawiesił. Ale zobaczmy jeszcze na to. Nie, no coś tu przyłazi, nie? To widać, że... Tam, teraz nie przyłazi, bo nie. No, coś przychodzi. Literka U. Pewnie wynikałoby z tego, że tak to powinno być. Czemu tutaj nic nie widzę na tym oscyloskopie? No tak. Bo ja powinienem podpiąć się pod pin RX. Ok. Widać, ładny przebieg prostokątny, musicie mi uwierzyć. I no powiem wam, że ma dokładnie ile? Kursor. Tak jest. Jeden kursor, drugi kursor. Chodzi. Nie umiem obsługiwać oscyloskopu. Super. A, dobra. Tu jest ten kursor, tylko nie widać. 8,66 mikrosekundy. Tyle ma. No, 8,68 potrzebujemy. Myślę, że jest idealnie. No dobra. To niech sobie tam działa w tle. Nie przeszkadza. Prądu trochę zabiera, ale to trudno. Troszeczkę... O, może tak zrobię kamerę. Dobra, to teraz tak, mamy przerwanie, co ileś tam, czyli te co te 8,68 mikrosekundy i teraz chcielibyśmy sobie napisać funkcję obsługi właśnie w przerwaniu, obsługi nadawania bitu. Możemy sobie to zrobić na przykład w ten sposób, jest na to wiele sposobów, jakieś maszyny stanów, możemy jakiś licznik zrobić i tak dalej. Ja myślę, że na początek najprościej będzie... przekazać zmienną i zrobimy tak, że ta funkcja będzie zwracać pul. Pul T i zwróci true, jeżeli się powiedzie. Zmieńmy sobie od razu jej główek. Pul, kropka, pul podkreślenie T. No tam. Zobaczmy, czy to się... Aha, bo on może nie znaleźć. Tdbool trzeba by zainkludować. O, chwila, on powinien mieć to w pliku main.h chyba. O, tutaj możemy nasze. Include stdbool.h, dokładnie. A w tym powinniśmy sobie zainkludować include main.h. No i tak jest w projektach tych wygenerowanych z Cube'a. W tym momencie on powinien już znać ten typ.
Zobaczmy, czy się skompiluje. Unknown name. Bool. On tu definiuje. Bool, a, dobra. I typ się nazywa bool po prostu. Rzadko się używa tego typu. Ja go w sumie nie pamiętam, kiedy ostatnio używałem. Okej. Okay. Pytania? Nie ma pytań, spoko. Jakby ktoś tam coś chciał pytać, to śmiało. Zobaczmy, czy to się skompiluje. No, wygląda, że jest ok. Dobra, jeszcze sprawdźmy tak. True, false, 0,1, spoko. Jest git. Ok. Zróbmy sobie tutaj jakąś strukturę. To będzie struktura soft UART context albo soft UART. Tak, zrobię instance.s. I teraz tak. Uint 8t, albo dobra, car, niech sobie będzie. Car to jest byte. Na pewno przyda nam się licznik bitów. I co? I flaga busy na przykład. To już zróbmy sobie bool. Ok, jak byśmy to zrobili? Zrobimy sobie taką maszynę stanów, która będzie funkcją wywoływaną w tym timer period elapsed callback. I to będzie void soft uart sm na przykład, niech się tak nazywa, state machine. Ok, i teraz tak, utworzę sobie statyczną zmienną. Volatile, bo będzie dostępna z przerwań i kodu programu. Nie Windows 8, soft uart inst s, czyli soft inst. Ok, zainicjalizujmy sobie ją zerem. Chyba tak można, powinno się dać strukturze, tak, że ona będzie wyzerowana. Chociaż one są z automatu zerowane, zmienne, więc nie musimy tego robić. Zmienne, statyczne i globalne są z automatu zerowane. OK. I teraz co my tu mamy? Tak. If busy. Albo inaczej, jakby to zrobić? Dobra, zróbmy sobie tak. Aha, no tak, przecież musimy sobie dodać odniesienie. Soft UART instance easy. Jeżeli ten, jeżeli ta funkcja jest zajęta, to właśnie, bo my powinniśmy jeszcze wysłać ten bit startu. Może zróbmy tak. I zrobimy tak. Soft UART instance. Jeden. To wyślemy bit startu. Czyli ten pin, który chcemy ustawić i sobie tu teraz od razu stwórzmy define'a na tego. Na ten pin. Przyda. OK. I define. Soft UART GPIO. To kolejne się przyda. Define. I tu będzie nasza funkcja, którą sobie skopiujemy stąd. Al GPIO write pin. UART. Najpierw jest GPIO. GPIO soft UART pin. I tutaj wpiszemy sobie jedynkę. To chyba powinno być tak. Pin set. GPIO pin set. O, takie coś powinno być.
Tak, powinno być, o. Tak, i reset to będzie... Reset. Spoko. Dobra. Czyli teraz tak. To będziemy używać tutaj. Czyli tak. Minus 1 to będzie bit startu. I bit startu zawsze powinien być ustawiony jako 0. Dalej. Później, jeżeli ta wartość tego parametru bit, niech sobie będzie to bit, będzie mniejsza od 8, czyli od 0 do 7, czyli bit od 8 bitu do 7. Właśnie, czy to jest wysłane najpierw najstarszy bit, czy najmłodszy? Najmłodszy, czyli to by było super. Akurat nam się to będzie zgadzać. Tak, to transmit data bit. I tutaj teraz robimy sobie maskę bitową. I teraz tak, uint 8t mask to będzie soft word inst bit. Będzie jedynka przesunięta na tą pozycję. I teraz sprawdzamy sobie ifem, czy soft word inst data endowane z tą maską. Jest różne od zera. Zgadza się? Byte. No dobra, to byte. Tak musi to się, tak to nazwałem. Byte. I teraz tak. Co nam tam mówi? Co nam to mówi? Czy bit, czy na danej pozycji, czy bit na danej pozycji jest równy 1, czy równy 0? Bo jeżeli go zamaskujemy, to po prostu to będzie równe 1 albo 0. I teraz w tym przypadku albo ustawiamy pin reset. Set. Oczywiście tutaj powinien być set. Dobra. Kolejny else. Else if soft word bit równy 9. Znaczy 8. I w tym momencie będziemy transmitować bit. Spójrzmy, jak to tam wyglądało. Opcjonalny, z tego co pamiętam, bit parzystości. Sprawdźmy sobie, jakie to mamy, jaką mamy konfigurację. Nie mamy parzystości, to nie będziemy go transmitować. Czyli tego olewamy i dwa bity stopu. Stop bits, mamy ustawiony jeden. No to, to sobie zróbmy jeden bit stopu. Transmit. Op, bit. Bit stopu powinien być zawsze jedynką. O, Alt Shift F, pięknie nam to ładnie sformatował. Świetnie. Tak. Jeszcze zróbmy sobie Elza, tak dla pewności. Soft word bit równy minus 1. OK. I teraz tak, na końcu będziemy inkrementować ten bit, który chcemy wysyłać, czyli tą zmienną bit. Jeżeli ona będzie większa od 8, to ją wyzerujemy. To jest taka bardzo prosta maszyna stanów. Wydaje mi się, że powinno się sprawdzić. Minus 1. My go ustawimy na minus 1 z tego względu, że zaczynamy od minus 1 wysyłanie, żeby było łatwiej te bity przesuwać. OK, i ustawiamy tą flagę easy na 0. Znaczy na false, nie? To była chyba bitowa. Nie ma znaczenia, ale no. Dla spójności. OK, czyli tak. Funkcja, która transmituje bit. Po pierwsze, jeżeli soft UART busy jest zapalone, to ma zwrócić false. Maciek się pyta, czy będę to zmieniać na implementację, na bitbanding armowy. Wiesz co? No taki mam pomysł, bo to byłoby w sumie bardzo proste tak naprawdę. Utworzyć tą zmianę, znaczy dobrać się do regionu bitbandowego tej zmiennej, którą chcę wysłać
i w jakiś sposób to przyspieszyć. Na początek chcę zrobić proste wysyłanie, ale taki był też ten cel tego wprowadzenia z tym bitbandingiem, nie? To pierwsze moje podejście bitbandowe. Więc stąd też w tytule był ten bitbanding. A to nie wiem, czy tam cofałeś się do początku live'a, ale to mówiłem o tym, że ten bitbanding spróbuję wykorzystać też przy wyświetlaczu matrycowym, tym opartym na diodach WS2812, bo tam dużo operacji na bitach trzeba robić, nie? I taki bitbanding sprzętowy, no dużo to przyspieszy, nie? Okej, dobra, czyli tutaj, jeżeli to jest busy, to return false. A dalej, czy piszemy sobie do software instance byte równa się data. No, myślałeś, że coś bardziej zaawansowanego zrobię, nie? Ja tutaj takie podstawy czepię. No, muszę pomyśleć, jak to zrobić, tak żeby to miało sensowną architekturę. W sumie dopiero co użyłem tego bitbandingu, bo wczoraj o tym poczytałem. Gdzieś tam słyszałem o tym wcześniej, chyba nawet u ciebie, ale jakoś tak nie zabierałem się nigdy za to. A wydaje się fajny feature. Ok, przypisujemy to data i po przypisaniu ustawiamy busy na true. Ja coś tu jeszcze miałem. Byte bit busy. Git. No dobra, powinno to działać, się wydaje. I zamiast toglować ten pin. Nie no, spoko, divine na halu podmieniasz i masz działające. No tak. Dobra, czyli tak, co ja tu miałem zrobić? Aha, uruchomić, czyli to stąd wylatuje. Tutaj zamiast tego toggle pina uruchamiam tą swoją maszynę stanów, która oczywiście będzie w tym przypadku statyczna. Nie musi to być statyczne oczywiście, ale no, to mi szkodzi. Dodam sobie też deklarację, żeby było pięknie. Okej, zobaczmy, czy to się skompiluje. Chyba tak. Zobaczymy. A teraz spróbujmy sobie w tym miejscu. Tak, mamy transmit byte, czyli to, co odbierzemy, to tak naprawdę. Czemu? Tak, to, co odbierzemy, to powinniśmy za chwilę wysłać przez tego softwarta. Coś mi się to nie podoba. Control just end of main. Aha, dobra, no tak. Return true. Tak, Maćku, myślałem sobie właśnie, że powinienem chyba wcześniej sobie trochę przygotować to zadanie. I na live'ie już tak naprawdę je chyba odtwarzać, nie? Bo od zera tak lecieć na live'ie to czasami można się w jednym miejscu zawiesić i tak naprawdę czas wszystkim marnować, nie? Ale to traktuję trochę tak, żeby nie siedzieć samemu wieczorem przed komputerem, to zawsze raźnie, jak ktoś popatrzy i pokomentuje. No dobra. Zapuszczę sobie ten debug. Możemy sobie na początek. Nie, czy tu jest potrzeba jakiegoś debugowania? Minus 1. Do 8 równa 8. A, no tak, jedna rzecz. No właśnie, jednej rzeczy nie zrobiłem, czyli w tym miejscu powinienem sobie nawet jeszcze przed włączeniem tego timera zainicjalizować to. A tutaj akurat w tym miejscu mogę zrobić. O, bit równy minus 1. Tego zabrakło. Czyli po starcie tutaj będzie minus 1 wpisany jako bit. To tak naprawdę nic by się wielkiego nie stało. Po prostu jakbyśmy zaczęli transmisję, to nie nadalibyśmy bitu startu za pierwszym razem. No i tyle. To powinno się samo naprawić. No ale warto to od razu zrobić. Właśnie zrobić ewolucję od najprostszego sposobu. No mam nadzieję, że od najprostszego sposobu dojdzie do jakiegoś zaawansowanego, a nie zostanie przy tym najprostszym. Bo to ma być w sumie sprawdzenie, czy się da 12 tych wartów uruchomić. Wydaje mi się, że powinno się dać. Pytanie, czy to się uda na halu ogarnąć, czy trzeba będzie to pisać po swojemu te funkcje, żeby zminimalizować czas obsługi tych przerwań, nie? Nadawanie jest proste, ale kwestia odbierania z jakichś
oversamplingiem, czyli tak naprawdę trzeba by sprawdzać no, kilkukrotnie, czy się stan pinu nie zmienił, albo startować zegar w momencie wykrycia bitu startu. To też mogłoby być w sumie, nie? To i tak oversampling razy dwa wtedy, czyli no, żeby w połowie akurat zbocza się zaczaić. No dobra, teoretycznie to działa. No powiem wam, że wpisuję literkę D i dostaję to, co piszę. Na początku coś dostałem, jakiś śmietnik. Ale wygląda na to, że to działa. Jeszcze zwiększę tu fonta, bo jest. Aha, ciekawe, że to nie działa. Może tu muszę zatrzymać ten terminal, żeby zmienić font. Zwykło. Mogę zmienić czcionki. No dobra, nie mogę, to nie mogę. Ale działa. Aha. Dobra. Nie ma co tutaj podniecać tym, że to działa, bo to w sumie nic skomplikowanego. Ja sobie tylko na oscyloskopie jeszcze porównam to z tym, co bym oczekiwał. I wyślę ten. Tutaj. A, i to powinno być w ten sposób. O, trochę za blisko mam na oscyloskopie. Ok. Startu. Raz, dwa, trzy, cztery. No, wygląda to spoko. Przy resecie na linii jakieś zakłócenie może iść. Często przy warcie taki problem jest. No właśnie, tylko wiesz co, to było tak, że ja po resecie spróbuję jeszcze raz zrobić. A, już wiem co to może być. Ja po starcie, tutaj w inicie, powinienem ustawiać stan linii na jedynkę. Bo ona jest na 0. Więc pierwszy byte, który wyślę, on nie będzie tak naprawdę. Nie będzie miał bitu startu, nie? Bo ten bit startu będzie potężnie długi. Zobaczymy jeszcze raz teraz. Aha, no tak, średnik. I śmieją z tych programistów w C, że średniki muszą używać. W Pythonie tego nie ma. Nie, jest w Pythonie? Nie ma w Pythonie chyba, nie? Lua nie ma, bo teraz w Lua dużo pisałem. Dobra, to działa. Aż tak nie. Aha, bo ja to przesunę na prawo. Ir, A, B, C, D. Super, świetnie to działa. No dobra. Nadawanie będzie. Spróbujemy teraz zrobić odbieranie. Spróbujmy zrobić odbieranie. Jak by można zrobić odbieranie? To, co sobie myślałem, jak można by zrobić odbieranie. Jak sobie narysujemy taki przebieg. Weźmy tą taki przebieg, narysujmy. I tak. S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, czyli tak, ósemka już wtedy nie schodzi do poziomu 0, tylko zostaje nam 1 bit stopu. No i tak, i tutaj jest. Zrobię end. End start. I tak, tutaj mamy ten bit time. To jest te 8,68 mikrosekundy. To, co my musimy zrobić, no to sprawdzić tak naprawdę w połowie trwania tego bitu i każdego kolejnego. Na szczęście one są tutaj symetryczne. Nie trzeba się bawić w jakieś tam działania specjalne. No w każdym razie w połowie każdego z tych bitów sprawdzić, jaką on ma wartość. I sobie tam jakąś zmienną inkrementować. I teraz, co musimy zrobić? Musimy ustawić timer na połowę tej wartości 8,68, czyli po pierwsze, mamy stan wysoki. Dostajemy zbocze w dół, czyli możemy ustawić timer na reagowanie na zbocze opadające. Przesunę sobie na mnie tutaj. O, tak, żeby było widać, jak tutaj kminie. Mózg mi paruje. Kejka. No i teraz tak, w tym miejscu startujemy timer. Tak naprawdę to w tym miejscu moglibyśmy sprawdzić, czy przy zboczu narastającym on się znajduje w jakimś przedziale, nie?
Czyli dla bitu minus 1, zgodnie z tą maszyną, co przed chwilą otworzyliśmy, dla bitu minus 1 moglibyśmy sprawdzić, czy przerwanie kolejne, czyli przy zboczu narastającym, czy to trwało tam około 8,68 mikrosekundy. Załóżmy sobie jakieś, nie wiem, tam 10% odchyłki na początek. Będziemy to debugować. Później, po tym zboczu narastającym, już musimy sprawdzić po połowie tego czasu, nie? Żeby wykryć taki stan, żeby wykryć ten stan, najlepiej jakbyśmy go mierzyli w środku, zakładając, że nie będzie żadnych zakłóceń, to moglibyśmy po czasie tam 4,34 sprawdzić stan tego, znaczy sprawdzić stan na tym wejściu. Problem jest taki, że co, gdyby nastąpiły jakieś przeskoki, to ten timer by bardzo szybko strzelił, ale wydaje mi się, że na początek możemy to olać. Maćku, co myślisz? Odpowiedz. Nie, bo wydaje mi się, że gdybyśmy mieli jakieś zakłócenia na tej linii, to ten timer będzie trochę głupieć, no ale z drugiej strony, no trudno, nie? To jakby też ciężko się przed tym zabezpieczyć, żeby nie było żadnych wahań na linii. No chyba, że faktycznie będziemy sprawdzać po połowie trwania bitu. No i co będzie, to będzie. Najwyżej będziemy odbierać śmieci. W sumie tak chyba było nawet lepiej. Nie będziemy wtedy tak często dostawać tych przerwań. Będziemy po określonym czasie badać stan pinu, a nie dostawać przerwanie co każdą zmianę stanu bitu, więc nie obciążymy proca w tym momencie. Czyli jak ktoś nie podłączy jakiejś nóżki, to nie będziemy mieli, nie będzie nam zajmować proca tyle. Czyli tak, dla bitu minus 1 sprawdzamy przerwanie narastające po jakimś czasie. Dobra, rysować tam nie będę, bo ja tu rysować tak nie umiem, takich myśli nieuczesanych. Trzeba przejść do kodu po prostu i tyle. Okej, jedno co mnie zastanawia, czy my musimy każdy timer, czy każdy UART software'owy po stronie odbiorczej musi mieć swój niezależny licznik. W zasadzie to by wypadało. Możemy ustalić, że wszystkie będą odpalane w tym samym czasie i jakoś sobie tam ponumerować te przerwania, czy jakoś oversamping na przykład zwiększyć. Ale dobra, nie będziemy tutaj teraz dywagować, tak? Próbujmy zrobić najprostszą wersję, czyli przeznaczmy po prostu kolejny timer. Kilka razy na każdy poziom sprawdza, na przykład 2 mikrosekundy. No właśnie, no można by, nie? I wtedy co? Tak naprawdę uznać, że byte jest uszkodzony, jak będzie źle, i po prostu odrzucić daną transmisję. Poczekać na byte startu, nie? Tak na dobrą sprawę. No dobra. To teraz tak. Mamy cztery kanały timera. Więc, zakładając teraz tą sytuację, że dostajemy przerwanie w tym miejscu. Okej, no w sumie to tak by mogło być. Czyli dostajemy przerwanie w tym miejscu. Narysujmy sobie to. Czyli tutaj jest timer start. Tutaj jest maksymalna wartość. Mamy cztery kanały, czyli można by sprawdzać w tym miejscu, w tym i w tym, jaka jest wartość. I to by był nasz kanał pierwszy, kanał drugi, kanał trzeci tego timera. Czyli moglibyśmy sobie zdefiniować, że kanał pierwszy właśnie nam strzeli po 1/4 tego. Dobrze myślę, nie? Tak, 1/4 tego czasu, ten w połowie, ten w 3/4. Zrób to na zasadzie rejestru przesuwnego. To też można, nie? W sumie tak naprawdę. No można. Tylko i tak musimy liczyć te bity, więc w sumie to niewiele zmieni tak naprawdę, nie? Zapalimy sobie bit pod daną maską, albo go nie zapalimy. Stosuj stan pinu co kilka mikrosekund. No, tak to będzie wyglądać. Tylko właśnie po bicie startu musimy go po prostu odczytać. Dobra, zacznijmy po prostu to robić. Czyli tak. Po pierwsze, to ustawmy sobie linię RX. W ogóle wyłączmy UART sprzętowy. Potem
Masą sprawdzaj stan bitu startu. Maską sprawdzaj stan bitu startu i stopu. No. To też jest dobry pomysł w sumie. A co jeszcze Maciek pisał? To znaczy, ty odczytujesz cokolwiek, a protokół ma jakieś certe czy coś, żeby samemu odrzucić? AW UART nie odrzuca. No tak, no właśnie. Hardware UART przechodzi wszystko. Maćku, to może ci podpowiedzieć, dlaczego to jest. Chcę 12 tych urządzeń, które też kiedyś programowałeś w naszym projekcie kolejowym. 12 urządzeń, obsługiwać 12 UART-ów naraz z jednego proca, które będzie miał 12 po USB-ku się wystawi jako 12 portów szeregowych, a że STM-y raczej nie mają tyle UART-ów, to po prostu trzeba zrobić to programowo. Taki test, czy się da. O, tak to ma wyglądać, nie? Wewnętrzny projekt, że tak powiem. Okej, odczytujesz cokolwiek, to czytałem. Sprawdzaj stan bitu i startu i stopu. No dobra. Można by tak zrobić. Tylko że po pierwsze, nie? Trzeba wykryć. Czyli rozpocząć całą procedurę w tym miejscu. Albo nawet tam ileś mikrosekund po wykryciu tego bitu. Kurczę, ale to może śmieci zbierać, nie? Software UART zwykle mają niski baud rate. Pewnie właśnie przez te problemy z RX-em. No właśnie, nie? Tylko tego baud rate'u nie chcę zmieniać specjalnie na potrzeby tego tutaj projektu. No mam nadzieję, że jak się da jakiegoś potężniejszego STM-a, to on się w tym wyrobi. Jak nie, no to można później jeszcze pomyśleć, żeby na przykład te piny RX same triggerowały jakieś timery. Dodatkowo co? Dodatkowo można by jeszcze użyć na przykład, nie wiem, SPI-a do tego. SPI też mógłby odbierać jakoś dane. Trzeba by go pewnie triggerować z wewnątrz. Wiesz co? Ale to ma być tylko do debugu, do zabawy z konsolą, także. Tak, projekt Safety Critical i to ma z projektem Safety Critical działać. Na potrzeby deweloperskie będzie spoko. No hal mnie smędzi. Trochę duży ten baud rate faktycznie, bo te 8 mikrosekund, no to nie jest mało, ale z drugiej strony to nie jest też dużo, nie? 100 mi znaczy, to nie jest dużo te 8 mikrosekund z jednej strony, ale z drugiej strony to też nie jest tak mało, żeby tam jakichś przesunięć bitowych nie zrobić, nie? Tak. Czy to nie jest fizyka? No to jest programowanie takie stricte, więc to faktycznie trochę fizyka. Okej. Zacznijmy od jakiejś prostej wersji, czyli właśnie spróbujmy sobie wykryć zbocze opadające i w tym miejscu uruchomić timer. To będzie dobry test. Okej. Ustawmy sobie w halu czasówki. W ogóle weźmy, odpalmy kolejny timer. Kurczę, mało tych timerów, to nie będzie takie fajne. W sumie 3 UART-y plus 3 sprzętowe UART-y plus 3 hardware'owe, już jest 6 UART-ów. Czyli do 12 UART-ów to już jest połowa, czyli dwa takie proce i może być. Okej. Clock source, internal clock. Slave mode nie. Trigger source też nie. Będę to robić software'owo. Można by to podłączyć w sumie. Dobra, na razie software'owo. Będzie trudniej. Znaczy będzie łatwiej w tym momencie to napisać, a trudniej będzie ten. Dobra. Output compare no output. Pewnie trzeba będzie to zmienić później w tym w kodzie. I one pulse mode, nie? Czyli on nie powinien się przeładowywać, o ile pamiętam. Chyba, że to się tutaj ustawia ten autoreload pilot. Dawno tego w tym halu nie grzebałem. Okej, i co my chcemy teraz zrobić? Musimy mieć 1/4 preskalera z tego timera. Podzielmy sobie to przez 4. A, to była nawet ta wartość, nie? Czyli to przez 4 można podzielić. 99,5, no taka wartość, no. Czapki. Nie ma jakichś zewnętrznych chipów z UART-ami. Właśnie wiesz co, no kiepsko, nie? Są USB do UART-a, ale próbowaliśmy szukać jakichś tych
FT, nie, czekaj, jak to było? RS4232 chyba, FT4232 nie są dostępne. A inne chipy? No myślałem, że może by było coś takiego, żeby jakiś kontroler UART był po SPI-u, nie? To wtedy też można by to fajnie ogarnąć. No, ale też nie znalazłem, więc pozostaje opcja użyć kilku mikrokontrolerów albo jak najwięcej obsłużyć programowo. Na przykład właśnie te AT32, które ostatnio na live'ie gdzieś tam próbowaliśmy uruchomić. AT32 F407. On wygląda mega spoko, bo niech się załaduje. Pomijając to, że ma USB, to ma 8 UART-ów. Więc no, to jest sztos, bym powiedział, nie? Ośmiokanowy, ale 20 za sztukę. A jaki ośmiokanowy? To jest jakiś gotowy układ, czy to jest kontroler na jakiś SPI? Pewnie USB, nie? UART. No dużo trochę, co prawda, ale no. Tak jakby wziąć 20 sztuk, to może trochę taniej. Byś podał model, Maciek, to bym też spojrzał chętnie. Dobra, kawę sobie łyknę, chociaż po ile tu 2 godziny? Po 2,5 godzinach to już jest zimno. W sumie o tej godzinie to już się kawę nie piję. Dobra, już sprawdzam ten model, który podesłałeś. Max Linear. Octal Universal Asynchronous Receiver Transmitter. No, spoko. Gdzie to można dostać? W jakimś muzerze jest? Kurczę, no. No drogi. Strasznie drogi. Się cenią skurczybyki, no. Wejście maznijami adresowymi data to chyba do jakichś płyt głównych. A, czekaj, właśnie, bo to jest UART? Znaczy to jest USB? To nie jest USB, nie? To trzeba do tego proca dać jeszcze. No dobra, nie będę tego analizować, ale to widzisz, czyli w takim razie i tak potrzebujemy proca, nie? By na pewno załatwiło stabilność, ale może przy jakichś wysokich priorytetach tych przerwań. Kurczę, przecież USB się emuluje na VR-ach, nie? Na AT-tiny można USB zemulować. Na pierwszej stronie, no tak. A7, o kurde, to jest jakiś w ogóle równoległy interfejs. Czyli trzeba dużego proca dać do pinów. No. Może być faktycznie coś powiązane z tym. 68. No, tak to wygląda. Nie wiem. Co w ogóle z tego to z roku? Tu jest napisane gdzieś? 2008. O, to jeszcze może być pod jakąś starą magistralę PCI-ową, nie? No ale właśnie, no strasznie drogi. A jakby to był USB do UART-a, to jeszcze to inaczej to wygląda, nie? To wtedy za UART wychodzi 1,25 zł, no to już nie tak źle, nie? Bo tak to już chyba łatwiej będzie dać 12 konwerterów i po prostu huba 12-portowego. A swoją drogą, Maciek, orientujesz się, czy będzie to problematyczne, żeby skonfigurować USB na jakimś STM-ie, żeby właśnie było 12 wirtualnych portów szeregowych? Może będziesz wiedział, to chętnie ten. Ej, Kasia, hej, wiem, właśnie kojarzę po obrazku, że jesteś z tego Discorda krótkofalarskiego. Maćku, też cię zapraszam. Krótkofalarze na ciebie czekają. Tak przy okazji. Dobra, wróćmy do tego tematu tutaj. Dobra, czyli tak, musimy wykryć zbocze. Do zbocza przydałoby się ustawić. A, dobra, no to też będę musiał obserwować. Bo właśnie tak, najważniejsze pytanie, czy da się tak zrobić, nie? Żeby dać 12 portów szeregowych wirtualnych. Dzięki, też zdrówka, Kasia. Dobra, bo się tutaj trochę wyłączyłem. Wyłączę tego UART-a sprzętowego, on nam nie jest potrzebny. Mamy ten timer trzeci. I ten timer trzeci, on ma nam strzelić po
69,44 cyklach. 69 minus 1, nie? Tutaj zawsze minus 1. Dobra. Ja teraz wygeneruję kod. Pierwsze co zrobię, to uruchomię ten timer. I w każdym z tych timerów, z tych kanałów tego timera, zmienię stan portu. To będzie dobry test. Właśnie, ten soft UART muszę ustawić tutaj jako TX-pin. Oczywiście zmienić tak, TX. Aha, tutaj jest ten pin. Tu więcej nie powinno nigdzie być już. Spoko. I to jest magia definów. Nierealne z 25 endpointów musiałbym mieć. No tu trochę zmienia, tyle mi się to co mówisz, nie? A o co chodzi z tymi endpointami? Szczerze mówiąc, nie wiem. USB-ka nie używałem w ogóle w STM-ach, jedyne co jakiegoś gotowca używałem. Także jakbyś coś tam mógł podpowiedzieć, to chętnie się dowiem. Chyba, że w ogóle możesz wejść gdzieś na Discorda, byśmy pogadali. To wiesz, takie wtrącenie do live'a i w ogóle ja też chętnie bym się dowiedział. Być może to co ja robię to w ogóle nie ma sensu, nie? Czemu ja siebie gdzieś słyszę tutaj w słuchawkach chyba? Kurczę, ja muszę zobaczyć mikser głośności. Nie, to gdzieś indziej. Ustawienie dźwięku chyba, dźwięki. Zarządzaj urządzeniami dźwiękowymi. Nie, to tutaj powinno być gdzieś. Dźwięki. 1RX to jeden endpoint, 1TX to endpoint. Ej. Ciekawe w sumie. Nie wiem gdzie siebie słyszę, w którym miejscu, ale... A jest jakaś ograniczona ilość tych endpointów w STM-ach, czy jak to funkcjonuje w sumie w tym USB-ku? No dobra, zróbmy tego warta. Później się będziemy tym martwić. Może to będzie kwestia napisania jakiegoś drivera na komputer, który zemuluje te porty i wyśle to jedną rurą, że tak powiem. No trochę taka, nie chciałem tak robić, bo to bez sensu. Równie dobrze można to po Ethernecie puścić i napisać driver, który to wyśle. To sprzętowe sprawy. No to czekaj, ale jak sobie zobaczymy na przykład STM32F103 i to chyba w datasheetie będzie. Czy tu jakoś jest coś mowa o tych endpointach? Endpoint. It has software configurable endpoint setting and suspend system support. No dobra. To w reference manual pewnie w takim razie. STM32F103 reference manual. Double, właśnie, introduction. Zobaczmy, co tu w ogóle piszą. Od 1 do 8. Co, że 4 warty max? Okej. A jak weźmiemy na przykład jakiś, nie wiem, STM32F767, taki mój ulubiony. To też reference manual. A no tak, chyba tylko 3, bo tam możliwe, że coś jeszcze będzie ten, nie? Żeranie pazurów to niedobra rzecz. End point USB peryferia, ale zobaczmy. O, tu duża ta dokumentacja. Jeden, jak to jest? Endpoint X, gdzie X jest od
Endpoint 0 jest specjalny, a czyli dlatego w takim razie, tak? Od x1 do 5 full speed i 8 high speed. Czyli no przy high speedzie teoretycznie powinien wystarczyć ten high speed chyba. I tu też jest ograniczenie. Okej, widzisz to? Nie miałem pojęcia o tym. A jakiś inny, nie wiem, jakiś mikrochip. PIC32, nie wiem, MZ2048 nawet niech sobie będzie. USB, endpoint. Podejrzewam, że on ma USB. Ktoś tu pisał, pewnie musiałbym dokumentację włączyć, ale tam. Tak, zobacz. Duża ta dokumentacja. Kurczę, no. To może jednak pójdzie to przez Ethernet, bo w Ethernecie to tych portów to sobie można pootwierać, nie już programowo, ale. Endpoint. Frame of reset. Seven transmit endpoints and seven receive endpoints. Czyli tutaj już by było 7, no ale to jest klocek, nie? Ten PIC32MZ. To nawet nie wiem, czy jest dostępny. I strasznie drogi pewnie. PIC32MZ. Kurczę, to ja pierniczę, to nie takie łatwe będzie. MZ. To ja Polska, no. Przerwiemy tą całą zabawę w ten soft UART, bo to nie ma sensu, skoro i tak endpointów jest tyle z tych UARTów sprzętowych. Wszystko drogie. No tak, no elektronika szczególnie jest droga. O, on 100 kosztuje, ale dobra, to jest jakiś MZ105. Już nie taki drogi. Czy on ma USB? I nawet jest dostępny? To jest w ogóle coś. Nie, nie w narzędziu development, tylko to chciałem. Czy on ma USB? Po co mi to Wi-Fi? Chyba nie ma USB-ka. Communication interfaces. O, nie ma. Czyli tu by trzeba odfiltrować sobie. Nie wiesz co, 100 zł, no to nie jest także do kitu. Te urządzenia po prostu działają, tylko je trzeba zaprogramować i stworzyć własny obwód drukowany, własną płytkę z tym układem, więc to jest kwestia, jak to tego użyje, a nie czy coś jest do kitu, nie? To musi działać, o, może tak. Czy kosztuje złotówkę czy 100, to musi działać, chyba że jest chińskie, podróbka, to wtedy trzeba uważać, ale tak to nie. Ech, kurczę, no i mnie teraz zasmuciłeś, tiramisiu. Tak jak w piątek mi pomogłeś, tak dzisiaj to mi popsułeś wieczór, no. Oczywiście żartuję sobie, nie, ale no dałeś mi to do myślenia. Dobra tam, ale co tam? Zaczęliśmy, to skończymy. Zróbmy to odbieranie po tym uarcie. Bida z tymi trzema. To podejrzewam, że gdyby programowo zrobić tego UART-a, to mogłoby to lepiej działać, nie? Skoro na Tetiny się dało zrobić konwerter USB do UART-a, to myślę, że tu też by się dało. Nie no, zaoszczędziłem ci mi czasu, no wiadomo. Dzięki, no. W sumie no, nie miałem pojęcia o tym. Powinienem się od razu zainteresować. Dobra, możemy sobie tak, te piny od UART-u, od razu, gdzie to było, pinout. Tu są te piny. Można je zdefiniować od razu jako to jako wejście, nie jako wyjście GPIO output, a to jako wejście. Nawet external interrupt tu trzeba włączyć. O, tak by to trzeba ustawić. GPIO, oczywiście łączymy sobie ten interrupt. I co tu jeszcze jest? A, external interrupt line 1510. Po co mi to? Nie wiem.
GPIO. A, i teraz nadajmy sobie nazwę temu. Software RX, okej. Można wygenerować kod. Teraz tak, w kodzie programu tutaj możemy wpisać soft UART txpin, soft UART txgpio i to powielimy i zmienimy to na RX. RXPIN, RXGPIO. Aha, to musimy w ogóle zmienić. Tego nazwę na X. Okay. I tutaj weźmy sobie hal GPIO read pin. Tak naprawdę, no można to, wiem, że można to bez wywołania tej funkcji zrobić, ale niech sobie to będzie na razie na halu. Na optymalizację przyjdzie czas. Okej, okay. I jeszcze jedno chcę zrobić, pozamieniać to. Okej. Okay. To tu mu nie pasuje. A, soft UART, jakoś nazywało inaczej, soft UART TX. Ok, teraz powinno się zgadzać. Krzyczy. Krzyczy, bo co? Soft UART TX. Może tak sprawdźmy. Al read pin UART. Właśnie, to gdzieś powinno być zdefiniowane. A GPIO port, dobra. Tak powinno zadziałać. Strzeżenie. Aha, nie ma tej funkcji. No tak. Dobra, to sobie ją zakomentujmy. W ogóle to wszystko to zakomentujmy na razie. Szybko. Jeszcze raz builda zrobię. Coś tu jeszcze. Aha, unused var. Dobra, to niech już to będzie. W późniejszej kompilacji to przejdzie. No dobra. Teraz tak. Zróbmy sobie tak i 8T. Zrobimy w ten sposób. TypeDef enum. Tiramisiu, a powiedz mi, jak ty trafiłeś na tego live'a? Ty jesteś z krótkofalarskiej grupy, czy gdzieś tam po prostu wcześniej obserwowałeś albo przypadkiem trafiłeś? Bo w sumie tam cię nie widziałem, a nie ogłaszałem poprzedniego live'a nigdzie. RXSM. Padam, jestem zawirusowany, fajnie się słuchało. Dzięki Andrzej, fajnie, że byłeś. Zanudziłem, spoko. Miłego wieczorku i do usłyszenia jutro na twoim live'ie, nie? Pewnie wpadnę. Jak mnie praca nie wchłonie gdzieś.
Dzięki, dzięki. SM, idle, zróbmy start, stan. Później mamy tags. Bit startu. Tak, Kasia, bo ciebie to wiem, że jesteś na tej grupie. A, Tiramisu, kiedyś zasubskrybowałem twój kanał. No właśnie, to zobacz, to dawno temu, chyba z pół roku temu, gdzie więcej, chyba nawet w grudniu zeszłego roku jakoś prowadziłem ostatniego live'a. Tak spontanicznie. Później jakoś tak, nie wiem, nie wchłonęło mnie to. Ale to fajnie, fajnie, że trafiłeś zupełnie z zewnątrz. Bardzo się cieszę. Dobra. Zróbmy sobie na razie tak. I zróbmy sobie tak. Soft Word RX SM. Software RxSM RxSM będzie ma State Machine. A, Ogalvo. No, a zrobiłem w końcu ten projektor, ten wyświetlacz. Kurczę, może gdzieś mam filmik. Momencik. Bo w końcu zrobiłem ten, ten projektor laserowy. I on poszedł nawet na targi z naszej firmy, wiesz, jako. Z firmy, w której pracuję, o może tak, poszedł jako taki, nie wiem, no, zajawka, nie? Już sprawdzam, powinienem to mieć gdzieś chyba na YouTube, jak nie, to zaraz wrzucę to po prostu. Filmy, biblioteka, może to wrzuciłem do filmów i one nie są po prostu publiczne. To nie na tym kanale, dobra, przejdę na moje konto prywatne. I zobaczę tutaj. Kanał. Ciekawe, czy ja to mam. Kurczę, chyba nie mam. Ne? Konto? Konto kiedyś utworzyłem i. Ja tu jeszcze coś 8 lat temu, to nie. Kurczę. Nie mam, nie mam. Już sprawdzam, czy ja to mam na telefonie, chociaż miałem też problemy z telefonem w międzyczasie, więc możliwe, że to minęło. Ale już sprawdzam. Ja ci to muszę pokazać. W sumie niewiele osób jest tutaj na live, więc myślę, że nową dygresją nikogo nie zanudzę. A, to coś innego. Gdzie ja tu mam rozmowy służbowe, służbowe rozmowy. To się nazywał komunikator Teams. Sprawdzam. Ja to komuś wysyłałem, wiesz, filmik. Kurczę, jakieś filmiki mam. 11 lat temu rzuconęło. Okej, okay, służbowe konto. I tutaj. To muszę uważać, żeby tego nie pokazać na live, bo byłoby brzydko. Patrzę. To gdzieś jest lipiec, nawet z krótkofalarstwa, gdzieś coś wcześniej. Powinienem to mieć. O, jest. Jest to. Ja to może pokażę tutaj na live'ie. Tak. W końcu zrobiłem ten projektor. Tylko nie wiem, czy to jest. Zobaczymy, czy to jest prototyp, czy ten. On w każdym razie ostatecznie czytał z karty pamięci po prostu obrazek, który ma wyświetlić w formacie ILDA, czyli takim standardowym formacie dla projektorów laserowych. No i za pomocą galwa, które kupiłem na AliExpress w końcu gotowe, zresztą wtedy chyba też to kodziłem już z tym galwem, no udało się to ogarnąć, nie? Nie ma tu jakiegoś wysokiego bitrate'u. O, tu jest napis, który się wyświetla. Pytanie, czy... A, to ja mam tutaj jeszcze prototyp. O, tak to sobie działało. A tutaj jeszcze mam... Tylko to jest tak.
To jest tu wersja pierwsza. O mój piesu, tle. Ja to później zrobiłem do tego obudowę w 3D, zaprojektowałem. Więc no lepiej to w końcu wyglądało. Ale chyba nie mam zdjęcia już tej obudowy, niestety. W pracy to leży sobie gdzieś tam. Jako taki projekt. Udało się dogadać gdzieś tam, że firma też partycypowała w kosztach tego, przez to, że udało się to wykorzystać później do na targi, nie? Jako taki bajerek, zajawkę. No. No, nie mam niestety zdjęcia lepszego. Tak, więc tak się udało to doprowadzić do takiego stanu. Okej, dobra. Period elapsed i teraz tutaj by trzeba na pewno zrobić już ifa. Który to timer, nie? A team. A team 4. To powinno być tutaj. I już muszę rozróżnić w tym momencie, od którego timera przychodzi to przerwanie. Ok. I teraz tak. If. Hatim. Channel. One. I teraz to wszystko skopiujemy. Aha, to nie powinno być w tym przerwaniu w sumie tak naprawdę. To teraz będę musiał. Zobaczmy sobie, gdzie to jest wywoływane. To tam będzie widać wszystko tak naprawdę. Time demanie to nie. Tutaj. Tutaj mamy, nie? Są poszczególne. Capture Compare One Event. To nie, Output Compare Event. Tutaj jest O. I on wywoła OC Delayed Elapsed Callback. I tutaj powinienem. Ojej, wróć. To powinienem tak naprawdę tutaj zdefiniować sobie, no nie? Tak. O, a w tym miejscu tak naprawdę powinienem sobie ustawić HAL. A nie, to inaczej. Soft UART TX pin. Ustawmy sobie set. I teraz tak. Ja byłem w studium informatycznym, czy jaka szkoła, wiesz co, technik elektronik, później technik elektroradiolog, a później jeszcze studia inżynier elektroniki i telekomunikacji. No i pracuję, to jest mój zawód, to co teraz robię, to jest mój zawód, jestem programistą. Dobra, skoro ostatni to będzie ustawienie. Aha, ja trzy kanały zdefiniowałem, czyli w drugim będzie też ustawienie. A tam będzie wyzerowanie tego stanu. I powinienem widzieć te. Powinienem to zobaczyć raz. Tego co kojarzę. Dobra. Teraz tak. Tutaj uruchomię sobie raz tą podstawę czasu. Call team base start IT. Nie wiem, czy to wystarczy. A team 3. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze było w halu channel, coś, config channel. Nie input capture, tylko OC. Output compare, no właśnie, to trzeba uruchomić. A team 3. Wydaje mi się, że nawet jak uruchomię to, to on sam w środku uruchamia ten time base.
Dobra, zobaczymy. Jakie to ma parametry? Kanał, czyli ja muszę każdy kanał zdefiniować osobno, dobra. Dobra, ja się tutaj zatrzymam. Zobaczymy, czy to się zbuduje. I powinienem to zobaczyć na oscyloskopie. I te przebiegi powinny mieć długość 1 czwartą. Po 1 czwartej, a po minięciu całego czasu powinno wrócić do stanu wysokiego. Jeszcze jedną rzecz. Aha, tak, dobra, jest ustawiony ten stan na początkowy na dodatni. Zrobimy tak. Tutaj i tutaj. To się zbudowało, debug. A, Teramisiu, ty jesteś jeszcze? Bo w sumie ci pokazywałem ten projektor, a nie wiem, czy jeszcze jesteś, także... Dobra. Teraz tak, na oscyloskopie uruchomię sobie one shot. To powinno zadziałać. Puszczam i teraz nie powinno być żadnego strzału. Tak jest. Nic się nie pojawiło, czyli dopiero jak włączę time based start, to on powinien mi ten impuls wygenerować. I zobaczmy. Aha, no tak. Ja sobie zobaczę, czy on w ogóle tam wchodzi, bo ten oscyloskop coś mi tutaj nie pokazał nic. Że coś nie poustawiałem czegoś tutaj. Timer trzeci. A, trigger event, update event. I tutaj mode, no tak, powinienem sobie to ustawić. To powinno być na wartość taką jak tutaj. 278. Tutaj popisuję tak, 69. Tu razy 2, czyli 138. Tutaj razy 3, razy 3, czyli 207. Tak na oko. Dobra. Output Comper Preload. To ma znaczenie. Ale tutaj powinno być Toggle on Match. Chyba tak jakoś. Active Level on Match. Dobra, zrobię Toggle. Bo z tego tak naprawdę później... O, jestem, wziąłem, podziwiałem. Dzięki. Dobra, toggle on match, tu też toggle on match, gdzie to jest? Tu. Dobra, sprawdźmy. Auto reload pilot wyłączone, counter mode up, prescaler 0 i tutaj update event, dobra. Jak oni to robią, że takie fajne na slajdy, na ściany zrobią? No tak, no to co zrobiłem, to było ruchome, nie? To właśnie jest projektor laserowy. To prosta wersja, no bo mały budżet. Żeby zrobić to lepiej, no to trzeba troszeczkę dłużej nad tym posiedzieć. Okej, dobra. Zobaczmy sobie jeszcze raz tutaj. No dobra, odpalamy to i zobaczmy, co tu się wydarzy. Do tego w tym momencie powinien nam się zatrzymać program. Teraz nie powinien żaden sygnał się pojawić. Pojawił się stan wysoki. No to jeszcze raz puszczę to, bo stan wysoki jest pożądany oczywiście. Bo to jest start programu. Dobra. Tak, i teraz robię tyk. Ok, nic się nie pojawiło. Teraz zobaczymy, czy on wejdzie do przerwania. Nie bardzo wszedł. No nie bardzo wszedł. W ogóle zobaczmy, kiedy on tu wejdzie. Aha,
Zatrzymam ten timer. Ten czwarty. Jeszcze raz. Dobra, bo tutaj widzę, że jak coś się wygenerowało, jakiś impuls, to ciekawe. Dobra, single, okej. W ogóle mi nie wchodzi do tego przerwania. W ogóle nie wchodzi do przerwania timera trzeciego. A tym 3, okej. Ja coś pominąłem? Ja włączyłem przerwanie. Od tego timera. No tak, nie włączyłem. To tak trochę może przeszkadzać. Okej, to spróbujmy jeszcze raz. Dobra, bo mi się oscyloskop zatrzymał. Zrobię mu singla. Okej. A, ale czemu on zdążył tu wejść już w ten program? No, dobra, wchodzi, zobaczymy co teraz tu. No dobra, ja chyba muszę tu przestawić na aktywny stan, na wysoki. Dawno tego nie robiłem. Active level on match. Tak zrobimy. Dobra. Nie pamiętam jak to było, kurczę. Przerwanie od kanałów poszczególnych. No ale zobaczymy jeszcze raz. Dobra, zaczynam go tutaj, tutaj. Sobie zwinę, bo mi to przeszkadza. Okej, i co tu się wydarzy? Kurczę, wchodzi w to przerwanie. Delay elapsed. No właśnie. I który tak naprawdę kanał się zgłasza teraz? Kanał. Dobra, powinno mi tutaj przecież pokazać. I kanał Active Channel tu samo? Czemu? To widzę, że takie nieproste będzie. Tutaj taką zmienną powinienem przede wszystkim porównywać. Raz, dwa, cztery. Okej. Teraz tu coś mi nie gra. Dobra, zobaczmy tak. Kurczę, to ja na oślep. Dobra, teraz, jeszcze raz. No, Kasia, to w sumie wszystko polega na tym, żeby umieć szukać błędów, bo napisać coś, co nie działa, to każdy potrafi, ale właśnie próbować to naprawić, to jest chyba największy problem. Cholipa, czemu to wchodzi w ten.
Kurde, no. Sensu to działa. Ha, dobra, on w sumie. Może dobrze, że wszedł. Ja nie postawiłem breakpointa tutaj drugiego. To jeszcze raz. Od początku. No, nie no, nie powinien tu wchodzić. Chyba, że ten kanał jest konfigurowany już na początku gdzieś. Timer 3 init. By miało sens. OC config channel. No tak. Ja nie muszę tego w ogóle uruchamiać. To mi się nie zatrzyma. Zobaczmy teraz. Aha, to teraz w ogóle nie wejdzie do tego. Świetnie. Tu było jak coś innego. Hal im makro do tego było. Takie podstawy. Kurczę, no. Chyba sobie dzisiaj już odpuszczę to. Im channel state set busy. Dobra, okej. Okay. Ultim enable IT. No właśnie, czyli ja to bym musiał uruchomić tak naprawdę. Enable the output compare channel. Dobra. Czyli tak, on nie startuje, tylko to jest. On nie startuje sam z siebie, tylko ja tutaj coś mam skopane. Dobra, może toggle on match. Jednak. Generowanie i. Coś tu się popsuło. Co się popsuło? A, no tak. To ma sens. Co się popsuło? Zobaczymy, czy teraz już. Upa, to nie działa tak, jak chciałem. To by musiało być. No dobra, jeszcze raz. Powolutku. No i dlaczego tu dochodzi? Dobra. Ja na dzisiaj kończę. Ja sobie tu muszę przypomnieć, jak timery działają, bo to nie działa tak, jak bym chciał, więc bez sensu, żeby tutaj tracić czas online na to i się kompromitować. Przypomnę sobie i do tego wrócimy. Myślę, że zrobimy tego UART-a programowego, bo czemu by nie? Fajnie coś takiego zobaczyć i zrobić, ale najważniejsza informacja. Teraz myślę od ciebie, że to się nie uda po prostu na tym USB i to jest najważniejsza informacja. No, wiesz co, można by to pisać gdzieś tam na rejestrach czy coś takiego. Ja nie chcę tutaj wchodzić, wiesz, w niskopoziomowe pisanie, bo to bez sensu, nie? Byśmy tu w ogóle spędzili kupę czasu na debugowaniu tych bibliotek, które byśmy napisali. Więc raczej tego hala wolałbym użyć. No, ale właśnie tu bardziej jest kwestia konfiguracji timera, nie? Bo ten hal uruchamia sobie te kanały i fajnie, wszystko spoko. Robi to, co trzeba, nie? Tylko ja nie pamiętam, jak się tego używa. Przy tych timerach to zazwyczaj sobie tak naprawdę otwieram. Na Forbocie taki jest kurs obsługi timerów. Tam to sobie uruchamiam i przypominam sobie na bieżąco, bo jednak rzadko się ustawia. Tak czy inaczej, zrobiłbym to na jednym przerwaniu timera. W sumie tak, no.
Też można zrobić. Zamiast sobie utrudniać tymi kanałami, to zrobić to na jednym przerwaniu. Na dobrą sprawę nic mi to nie da, nie? Że sprawdzę. Co najwyżej mogę przerwać, a mogę to na jednym przerwaniu. Dobra. Dzięki za dzisiaj. Wydaje mi się, że 3 godzinki i ponad to bardzo spoko. Bardzo dużo, może tak. Bardzo za dużo nawet. O, 3 godziny 30. No. Nie wiem czemu 3 godziny 30. 2 godziny 50 trwa. Także dzięki. Do zobaczenia następnym razem. Fajnie, fajnie, że byliście. I heja. Tak mogę zrobić. O! Muszę zakończyć transmisję.